Dzień dobry Państwu. Będziemy powoli zaczynać. Jeszcze raz przypomnę, że nasze spotkanie będzie w języku polskim i angielskim. Stąd osoby, które potrzebują tłumaczenia, zapraszamy do wzięcia słuchawek, które są z tyłu. We'll start in a minute. Please take headsets if you need Polish-English translation. Some speakers will be talking in Polish, including myself, so we'll start in a minute. Zapraszam już Państwa do zajmowania miejsc. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Agnieszka Łada, jestem dyrektorem programu europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych, który ma zaszczyt zorganizować dzisiejszą debatę. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i za zainteresowanie tematem. Temat jest nie tylko aktualny i ważny, ale wydaje nam się w Polsce czasami też zbyt mało dyskutowany w takiej bardzo europejskiej perspektywie. Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas, dla Instytutu Spraw Publicznych, podsumowaniem 2 lat pracy. Pracy wspólnie z naszymi partnerami w Unii Europejskiej pod przewodnictwem European Policy Center, który był liderem projektu. W ramach projektu New Pact for Europe przez 2 lata eksperci spotykali się i wypracowywali pomysły, rekomendacje, co zrobić, żeby ożywić Europę, żeby zbliżyć Europę do obywateli, żeby pokazać nową drogę, nowe pomysły na funkcjonowanie Unii Europejskiej. Był to projekt z partnerami z kilkunastu krajów Unii Europejskiej. Spotykaliśmy się kilka razy w grupach narodowych, wielonarodowych i efektem tych prac jest raport, który dzisiaj zostanie Państwu przedstawiony, który także można z tyłu pobrać w formie papierowej, jest także do ściągnięcia na naszej stronie internetowej. Tak jak wspomniałam, celem tej dzisiejszej debaty i tego całego projektu było spojrzenie na przyszłość Unii Europejskiej. Nie na poziom narodowy i polityki europejskiej, polskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, tylko z perspektywy całego kontynentu. Dlatego bardzo się cieszę, że na dzisiejszą debatę udało nam się pozyskać tak znakomitych panelistów i speakerów, którzy zgodzili się przyjąć nasze zaproszenie. Pan Herman von Rompuy, były przewodniczący Rady Europejskiej, obecnie szefujący European Policy Center, który cały ten projekt prowadził. Pan Gordon Bajnai, czyli były premier Węgier, oraz minister Szymański i minister Trzaskowski, których oczywiście w tym gronie przedstawiać nie trzeba. Po krótkiej prezentacji raportu, który zaprezentuje Janis Emanuelidis z European Policy Center, będzie przemówienie pana von Rompuya i później debata. Po każdej części będzie szansa na pytania i z państwa strony, więc już teraz zapraszamy, żeby przygotowywać sobie te pytania. Tak jak powiedziałam, naszym celem nie jest toczenie polsko-polskiej debaty. Chcielibyśmy, żeby to dzisiejsze spotkanie było skierowane na przyszłość całej Unii Europejskiej, stąd bardzo nam zależy, żeby koncentrować się na tych propozycjach, które przedstawimy, a nie na naszej polskiej rzeczywistości, której mamy tak dużo na co dzień i mamy nadzieję, że ta debata temu będzie sprzyjała. Technicznie chciałam jeszcze przypomnieć, że będzie to wszystko po polsku i po angielsku i zaprosić także Państwa do przekazania, że nasza debata jest także dostępna online, czyli można ją śledzić na fanpage'u Instytutu Spraw Publicznych, można zaprosić znajomych. Jeżeli Państwo wiedzą, że ktoś jest zainteresowany, to zachęcamy, żeby włączyć na Facebooku online streaming. Natomiast ja już teraz dziękuję naszym moderatorkom, które poprowadzą kolejne sesje. Pierwszą z nich będzie Karolina Zbytniewska, która porozmawia z Janisem Emanuelidisem na temat raportu. Ta rozmowa będzie po angielsku, później przechodząc do sesji pytań przejdziemy już na język polski, więc Karolina, Janis, serdecznie zapraszam.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this opening session of the Re-energizing Europe conference. I will have an honor and pleasure to discuss the new Pact for Europe report with its author and its mastermind, Mr. Yanis Emanuelidis, who is a director of studies at the Brussels-based think tank European Policy Center. And my name is Karolina Zbetniewska. I'm the editor-in-chief at Poland, and I had an honor and also a pleasure to be a member of the Polish National Reflection Club team New Pact for Europe. So as the report has around 100 pages and we have just 30 minutes, including a 10-minute Q&A session, let's get started. So first, Mr. Emanuelidis, could you tell me what is, in your view and according to the report, the state of the Union today? What are the basic and major problems / challenges for European Union to tackle today? Thank you, Karolina. Let me first of all start by saying thank you to the Institute for its collaboration over the past years and also for making today's event possible. What's the state of affairs in today's European Union? I think if you would want to characterize it, there are four main characteristics. I think if we would have been here one and a half years ago, that's the first characteristics, how I've started to explain it. I think we would have seen that the mood about the European Union throughout Europe, in Brussels, in national capitals, in the member states, was rather negative. We had gone through many crises over many years, which some people have called the polycrisis. So we were very much still in this crisis mode. We were, if you remember back in 2016, we were just after the Brexit referendum. So there was a kind of a negative mood. Maybe one could even say that there was a kind of collective depression about the state of affairs in the European Union. However, since that, the situation has improved. And I think that there are a number of reasons why this is the case. One is that Brexit did not really lead to separating the member states, but it has rather united them. The election of President Trump in the US has created a lot of uncertainties in Europe, but also at global level, which has also united Europeans. The economic situation has improved over the past years. And what some people had feared, which was that 2017 might be the political annus horribilis with all these elections taking place in Europe, and the chances of someone like Marine Le Pen coming to power in France, all that did not materialize. So I think there are a number of reasons why today people are more positive, and there's even a feeling that there might be a window of opportunity to reform the European Union in a more fundamental way at this present point in time. But then there's also the other side, because this was, I started with a more positive reflection about the state of affairs. If you look into that so-called polycrisis, I think that yes, a lot of things were achieved which were unthinkable some years ago. If you look at some reforms with respect to the Eurozone, if you look at how the numbers have gone down in the context of the migration refugee crisis. But in structural terms, there still is a lack of reforms to make sure that the EU will be, let's call it, storm-proof in the future. Yes, there have been reforms, but there are still things which we are lagging. And we can also sense certain degree of complacency with respect to the readiness to reform the EU further. So there still is an unresolved polycrisis, which I think is the second characteristic. A third characteristic is if you look over the past years, we not only have experienced the so-called polycrisis, but there's also what in the report we call collateral damage, which was caused by the crisis. What do we mean? One is that the EU has become more fragmented, and there is an increasing distrust between member states, between national capitals in Brussels. So the degree of fragmentation and distrust is something which has increased over the past years. Then there's a feeling in many member states the EU is no longer a win-win situation, something from which every member state profits, some more, some less, but all had the feeling in the past that they were profiting from European cooperation, European integration, and that feeling has to some degree been lost.
And if you look in all the discussions which we've had at the new Pact for Europe project, where we went to 17 member states over the course of many years, you can really sense that that feeling of a win-win has been lost. Then there is an increasing divergence between member states. In real terms, for example, if you look in the economy, but also in thinking terms. If you see how people perceive the European Union, how they analyze the situation in the EU, there are huge differences between member states. And the fact that you don't have a common analysis also makes it difficult to come up with common prescriptions, recipes of what needs to be done. So these are the collateral damages which the crisis has caused. And a fourth characteristic of today, and that became very clear in the process of the new Pact for Europe project, was that there was a common concern which you can see throughout the European Union, everywhere we went. There was a concern that there is a danger that the EU might become a more regressive, closed, introverted, illiberal Europe. Now we see some of these tendencies also outside Europe. It's not something which is particular to Europe. But we also have, in our diagnosis, say that Europe is more vulnerable towards this danger than maybe other entities like the US. So we have this danger of a more regressive, closed Europe. And the reasons for that are very diverse. In the report, we do a strong analysis where we, by the way, do not make an analysis of populism. We make an analysis of the phenomenon of populism and ask what are the reasons for populist forces, as we call them, to be successful in the countries. And there are a lot of insecurities which people feel, economic insecurities, identity insecurities, societal insecurities, but also technological insecurities, but also socioeconomic insecurities, which are fostering a development which we consider to be one of the main challenges which Europe is facing, and it's also leading to a polarization within our societies. So I think these are the four main characteristics. One is that the situation has improved. We have a window of opportunity, but we have an unresolved polycrisis of work to do. We have these collateral damage I talked about and this danger of a more closed, illiberal, regressive Europe, which is being shared. And the question is, what will the EU 27 be doing with respect to that state of affairs in the EU, in today's EU? And what the report Re-energizing Europe suggests the states and the EU to do to tackle these issues that you've mentioned, and how to reduce the insecurities that you mentioned are the basis of populism to remain active in the EU. We know in Italy the elections will come soon, and probably the populists will win, or maybe the very right-wing parties. How to tackle those insecurities that are foundations for the problems that you mentioned, and how to return the feeling of a Europe as a win-win situation? Well, I think first of all, and we are very aware of that, and you can also see it if you go through the report, that there is no one silver bullet. There's not one thing you can do to address all these challenges. And there's also a lot of things which have to be done at national level, which cannot be substituted by action only at European level. But when we look at the European Union, we feel that the window of opportunity to which I was referring to is a window of opportunity which should be used. And it won't be open for very long. We believe, and it's being stated also in the report, that probably we have until the end of this year to exploit that current window of opportunity to progress certain reforms, to move the European Union forward in certain key areas. We're not saying that we need to reinvent the European Union. We consciously say we need to re-energize the European Union of the 27, because we don't think that it's something about changing fundamentally the EU. It's about achieving progress in an ambitious, but at the same time also realistic way at this present point in time. In order, as you said, to regain that win-win situation, we argue that we should exploit this current window of opportunity by looking to put together what we call a win-win package deal. A package deal which reflects the different interests, the different concerns of all member states. And this is not easy, because as I was saying earlier, the divergences between member states and also within member states are sometimes are huge. So the question is, how can you
be able to develop a package deal. And we think that it is possible, a package deal which reflects the different interests and concerns. And we think that there should be three main dimensions which are included in that package deal. One is the economic dimension, with a strong emphasis on reforming economic and monetary union. The migration dimension, asylum migration policy issues which need to be tackled. And security and defense, all areas which have also a direct effect on the lives of citizens. And we don't only say that we need this kind of a package deal within these different dimensions, but we try to spell out what this package deal could look like. Now, we are aware of the fact that if we get the momentum going to get towards that kind of a package deal within 2018, the final outcome would probably be different from what we have presented. But we tried to look into these different dimensions, to identify the different camps in the different dimensions, and then to try to elaborate what potential package deals within every dimension could be, and how also across these dimensions there could be package deals. So I don't want to go into the detail and in the report and also in this graphic, which shows the complexity of our endeavor. I just want to spell out a bit of what is the basic thinking. For example, in the area of the economy, we're saying that there's a need to reform economic and monetary union and to bridge the gap between those who one could call the responsibility cap, which are saying member states need to do their homework, they are in charge of making substantial structural reforms, and then there's the other camp, which one could call the solidarity camp, which is asking for more solidarity from other member states, for more support from other member states, and you need to bridge that gap. And we went through different issues which are being discussed in this dimension, and tried to identify what a potential package deal could look like with respect to future reforms of the European Union. But we also were looking at what it might mean for countries which have not yet adopted the euro. So from the perspective of a country like Poland, we were also saying that we need to make sure that non-euro countries are not discriminated in this process. We've seen in the past that the countries of the Eurozone have made reforms which they have done among themselves, and it's likely that you will have more of this kind of differentiation between countries of the Eurozone and the rest. But we need to make sure that this will not lead to something of a core Europe. We need to make sure that there still is a certain degree of unity between the EU27 while allowing the Euro countries to progress. But you need to find the right bargain between the Euro countries, and we display what it will look like. In the area of migration, we say that there are also two camps. There is, one could call one camp the security camp, which is underlying the necessity to secure our borders, to make sure, to secure that the numbers of people trying to come to Europe remain low. But there's also the camp of those who are asking for more solidarity among member states, but also with those countries of transit and origin, and those people are knocking on our door. So we need to find a way of balancing the gap between the security and the solidarity camp. And then in the area of security defense, here the story is a bit different because you don't have these clear dividing lines between member states. There is more or less agreement that more needs to be done with respect to security, especially with respect to defense. But the question is whether things which are being initiated now will really be implemented in practice. And in the context of the overall package deal, we argue that the area of defense and security is an area which could help the EU27 to coalesce, to get together, to bridge gaps which you have in other areas by adding the security and the defense dimension. So what we've tried to do is to put together this complex package, win-win package deal, describing it, and hoping that with what we do, we can influence the current debate to push it in the direction of this year having progress to achieve something what we call a win-win package deal. So all in all, how to re-energize Europe. Exactly. But if you could tell it in simpler sentences, in some... you said that there are no silver bullets. Yes. But maybe there are some advice that we all here, gathered here, can implement on our... in our daily activities, professional lives, we think tankers, we the media, we the people who care for Europe. What can we do together to re-energize Europe? Well, first of all, I think the kind of event which we're having today is something which is extremely necessary.
You need debates within member states about the state of affairs in Europe and about the future perspective of the European Union. And you need that national debate because you also have to have a transnational understanding. You need to understand, get together with others, and in order to be able to strike a compromise, you also have to have a debate within your home countries of why and what you would want from the reform exercise. And I think when President Macron is asking for having citizens' consultations in the member states, the idea behind that is exactly that, that you have that kind of debates to foster discussions within member states in order to then also to find compromises between member states. I think in more concrete political terms, what you will need in the upcoming weeks and upcoming months is, first of all, that you will have, again, a certain momentum coming from Paris and Berlin. I think what the history of European integration has shown is that if you want to make certain progress, you need to have an agreement and an initiative coming from Paris and Berlin, an understanding about what their common position is. And if they agree a position, often that also reflects the different interests in the European Union and is then a basis to form an agreement at European level. But an agreement between Paris and Berlin, which means that you first of all need to have a real government in place in Berlin, which I think is only a matter of time, because my expectation is that there will be a grand coalition. If you have that agreement between Paris and Berlin, that will not be enough. You will have to have an inclusive initiative, which is reflecting also the interests of other member states. And that's what we've done in our project. We've tried to look at a potential package deal from the perspective of the EU27. But I hope that we can also help inspire the Franco-German initiative, which then has to be discussed at European level in order to make progress with respect to the dimensions which I was referring to. And I think that if we do not use that opportunity in 2018, don't expect a lot to happen in 2019. We will have the final months of Brexit, we will have European elections, we will have a new EU leadership team being put in place. So the earliest then is in 2020 onwards that we will have maybe another window of opportunity, or maybe not, because it depends on what the political constellations will be at the time. So we should use this current opportunity, because if we don't, all those who are critical of the European Union will be happy, and they will herald our inability to progress and make the EU more future storm-proof, because future storms will come. And if they hit the European Union and we're not adequately prepared, it will be the ones who are critical of the European project who will be cheering, saying, "We told you so." So I think that from the perspective of the European interest collectively, but also from the individual national interest, it is necessary to make progress now. And with our project, we're hoping to push that progress a bit as much as we can. And one last little thing from my side. You said about silver bullets and you mentioned Macron. And I lack one thing in the report, I think. I lack the information, I lack the looking for the national and EU level leaders who'd mobilize the people. There is a lot about European Union leadership, but does the report kind of fear of strong individuals who could motivate us to re-energize Europe? Well, first of all, if you look at that leadership debate, I'm dealing with European affairs for some decades now, and we've had that leadership discussion every once in a while. People were already 20 years ago at saying we need a stronger leadership at European level. And there's some truth to that. But I think it would be too easy to say that we are lagging leaders, which are enabling us to progress. Yes, there is not the kind of leadership which we've seen in previous phases of European integration. But I would not argue that this is because we lack the individuals, but we also are in a situation in the EU where things are very complicated. If you look at the different 27 member states, and that's
what we try to do, not all 27, but many of them, in the context of the New Pact for Europe project, you see how big the differences are. And they have increased. It has become more of a complex picture between the member states. And you also have a lot of discussion within individual countries about what to do. And you have differences at national level of what the future should look like with respect to certain contentious issues related, for example, to the future of the Eurozone or the future of European migration policy or security defense. You have discussions also at national level. And I think that makes it more difficult to show leadership in a complex situation. Plus, if you look back over the past 20, 30, 40, 50 years of European integration, a lot has been achieved. A lot has already been accomplished, and I think we should always have that in mind. And once you've achieved many things and you want to add more to them, it doesn't become easier, it becomes more difficult. And often the last percentage points to reach a situation which is as positive as it should be are much more difficult to be reached than earlier moves of integration. So I think overall the situation has become more complex. But at the same time, you need a kind of leadership, and that leadership will have to include core countries. I mentioned Germany and France, but you also need countries like Poland to be among those who would be leading the European Union in the future, because having just France and Germany would not be enough. You need different leadership coalitions which are ready to push the debate forward. Yes, there will be differences, but I think we should try to strive to find the compromises, and that's what we try to do with the package deal. Okay, thank you very much. Thank you. So now let's turn to the QA session. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Zbierzemy trzy pytania i wtedy nastąpi odpowiedź i potem zrobimy kolejną rundę lub rundy. Serdecznie proszę o zadawanie pytań krótkich, treściwych, nie dawanie wykładów, 30 sekund około na osobę. I proszę nie odnosić się do tego, co mówiła pani Agnieszka, do naszych polsko-polskich tutaj dyskusji, tylko rozmawiamy o raporcie. Proszę o zgłaszanie się, jeśli państwo mają jakieś pytania. To ja mam pytanie jako osoba odpowiedzialna za ten raport ze strony polskiej, a ponieważ to jest kolejna z debat na temat tego raportu i pamiętam, myślę, że jak rozmawiamy tutaj z Państwem na naszych debatach, to właśnie pytanie jest zawsze, na ile ta nasza polska debata różni się od debat o Europie w innych krajach. Janis, ponieważ Ty byłeś na bardzo różnych debatach przedstawiających raport, co takiego specjalnie poruszyło Ci w innych krajach? Czy to były Helsinki, czy to były Ateny? Czy gdzie byś powiedział, że gdzie są te różnice w przyjmowaniu rekomendacji, w przyjmowaniu tej wypracowanej wizji Unii Europejskiej? Co byś powiedział tutaj nam w Polsce? Ale pamiętajcie, że Grecy, Finowie, Francuzi widzą to inaczej i musimy o tym pamiętać, że jednak nas coś różni, chociażby w dyskutowaniu o tym samym jednym raporcie. Może jakieś jeszcze pytanie? To może nie teraz. So I think we can start answering. What was particular about the Polish debate or other debates? Well, first of all, what I found astonishing is that often in the national debates which we've had, people afterwards came towards us saying, we don't often discuss these issues about the future of Europe at national level. And we lack opportunities to have these kind of debates at national level. And then when we fostered a transnational dialogue, so we brought together different groups from different member states, there was a strong interest in what others were thinking about the European Union and about their own, the other's home country. So when the Finnish
met the Portuguese. They wanted to learn what the Portuguese or the Finns are thinking about the European Union, and they were very interested in discussing things. But what became clear is that there are huge differences between member states. And often, there were also, I was sometimes surprised about the fact that people were not really aware of the situation in other countries. I can tell you when there was a meeting of the Estonians and the Greeks, there was a discussion where you could clearly sense that it was not clear to the Estonians what the situation is like in Greece vis-a-vis Turkey, for example. And for the Greeks, it wasn't clear what it meant to be in that part of Europe and having a Russian neighbor next to you. So to see that even informed people discussing European issues were not really aware of the situation in other countries. And at national level, I felt often that the differences between people coming from the same country were sometimes equally distant from each other compared to how they were different towards other member states. So you had discussions within national groups between people from the same country where there were very strong divisions with respect to how to deal with issues of migration, how to deal with the future of economic and monetary union. So the differences at national level were often as strong as were the differences between member states, which shows you that you also have to have that national debate and try to figure out what the position is at national level. So you think that our way to take is rather to reconcile the different, just come up with national solutions? Well, first of all, you have to reconcile both at national level and at European level. So if you have a discussion within a member state, you need to make sure that you first of all have that discussion and come up with a position which is reflecting the differences, the major differences. Not everyone will be happy, but the major differences within the national domain. And then try to reconcile the different positions between member states by trying to strike that package deal we're talking about, which reflects the different concerns, the different interests between member states, but also within member states. If I look, for example, at my two home countries, which are Germany and Greece, the debate in Germany, for example, about the future of economic and monetary union is sometimes also very diverse. There are differences of opinions of how to progress with respect to that issue. And the same you have in other areas, look for example migration in Greece, where there are also differences within the country itself of how to deal with the issue. So you need to reconcile both at national and then also at European level. And I think the best way to do it is to try to aim to strike for compromises which are doable from the different perspectives. So nobody will be fully happy, but that's the nature of compromises. Szanowni Państwo, o, jest pytanie. Serdecznie proszę się też na początku przedstawić. Maciek Zakrocki, journalist. My question is about the report as the best solution for Europe. I mean, there were a lot of reports what to do to re-energize or revitalize Europe. Four presidents' reports, five presidents, five scenarios of Commission, and sixth scenario of Mr. Juncker during his last State of the Union speech. So why this report is the best, in your opinion, and why your prescription is the best for Europe? Having in mind that, for example, one of the solutions you are underlining to tackle the migration crisis in the report is to create a permanent relocation mechanism, which is, as an idea, rejected by many of countries. Thank you. Well, I'm not saying that we have the best solution, but I think what we've done, and it's
the 2 years which Agnieszka mentioned, but we are doing this exercise since 2013. And we started, by the way, by years before the Commission did that, by putting together what we thought were the strategic options for the future of Europe. The Commission then called it the scenarios for the future of Europe. We called it strategic options because it's not about where the EU might be in 5, 10, 15, 20 years' time, but what the EU should do in order to progress. And we discussed these options in the member states. So what we did is we tried to reflect all these discussions which we had in the member states to put together what we call the package deal. And that process, which was a process which involved what some people call ordinary citizens, but it also involved experts, it involved policymakers at different levels. So we made an inductive process in order to get where we are with respect to this report. And I think it's reflected, that process in terms of the content of the report is reflected. So the fact that we went through that process, I think, is an added value which others do not have. With respect to the 4 or 5 presidents' reports, I think that these reports included a lot of good ideas of what should or could be done, especially with, if you refer to the 4 or 5 presidents' report with respect to the future of economic and monetary union. But we also saw that since the end of 2012, the beginning of 2013, there was not really a momentum. So we've had these reports, we've had ideas on the table, but the readiness to implement them beyond the things which are already being put on track in 2012 was not really there. So you need not only the ideas and the potential solutions to solve certain problems and to progress, but also to push forward the political will and courage to move ahead and not to become complacent and argue that we've overcome the worst and there's no need to do more. And this is where, again, our report offers what a potential package deal might look like, but it also tries to be engaged in that debate itself. So the fact that we are here today and that we're also going to other 10 countries to discuss these issues and discussing it also in Brussels, obviously, and bring back this debate to the Brussels debate is an attempt to push things forward. So I'm not saying that we have the best solution, but we offer a solution and also try to foster the debate on how to implement a solution in practice by having these kind of debates in the member states and then trying to bring it also to Brussels. Okay, so thank you very much, Mr. Yanis Emanuelidis. Time goes by so quickly. Thank you very much for this very fruitful discussion, and I hope that we'll achieve the win-win Europe of the future. Thank you. Dziękujemy serdecznie, and now, Mr. Van Rompuy, the floor is yours. Mr. Prime Minister, Mr. Minister, ladies and gentlemen, first thank you for the invitation, and I warn you that my voice will be less masculine, less attractive, less sexy than usual, because I'm on the brink of getting the flu. So I do my best. Why is it the right moment to re-energize the European Union? There has been no reform, as Yanis just said, of the economic and monetary union since 2013. After the end of the existential euro crisis, the sense of urgency was lost. Apparently, we only can take difficult decisions in a climate of crisis. And I have to add that the European Union is not the only institution with that kind of problem. Some of our member states are drawing the wrong conclusion from 5 years of stability in the euro area. The euro is solid, but
is not an acquired right. We all know that a new crisis can happen in the far future. We don't know when, we don't know how. One has to repair the roof when the sun shines, as President John Fitzgerald Kennedy once said. The Schengen area survived the refugee crisis of 2015 and 2016. But here too, we have to do more in order to protect our external borders, to agree on a more common asylum and migration policy, and to insert more solidarity. We already took unprecedented measures in the crisis. But it is not enough to face a possible future migration crisis. Our geographical position close to the Middle East and to Africa makes us vulnerable. There is no room for a wait-and-see approach. We cannot wait. We have to do more also on defense, as well in the light of the Russian threat and the unpredictable Trump administration. We have to spend more, we have to spend better. The so-called permanent security cooperation, the PESCO, some kind of embryo of European defense, is an important initiative. But a lot depends on the implementation. Another topic, climate change. Climate change is the most important challenge for mankind. In December 2015, the EU spoke with one voice in Paris. The responsibility of the European Union to implement the agreement is even bigger now, after the withdrawal of the United States. And when it comes to trade and climate change, the European Union is still a global actor. Answering the question, why is this the right moment? I mention also, the economy is doing well in all the EU member states. We are performing better than the United States in terms of growth per capita. Approximately 10 million jobs have been created in the European Union since 2014. In many countries and regions, full employment has almost been reached. However, there are still some countries with unemployment where unemployment remains far too high, especially for young people. Although the bulk of the competencies related to employment lie in the hands of the member states, the Union as such can contribute via the so-called Juncker Plan for strategic investments, via deepening of our single market, in the digital market, in energy, or via concluding free trade agreements all over the world. We concluded recently with Japan, we agreed with Canada, and we are on the brink of concluding with Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay, which would be a major achievement also geopolitically. Here too, the European Union is active. But we have to boost our efforts. We all know what we have to do. Now let's do it. It's not about reinventing Europe, but about giving it more ambition. We have to go beyond the ideological debate of more or less Europe, as if more or less national sovereignty is the ultimate criterion. Instead, we should simply determine what is needed at the European level in order to have more jobs, more security, less illegal migration, less pollution, less inequality, more fairness, and less terrorism. That's the key question. Not about the instruments, but about the objectives. And Brexit is showing us the limits of national control. In a world of global interdependency, not even a big player can act as if it is an island.
in many cases, national and European interests are aligned. Another difficult debate is about solidarity. The Union and the Eurozone are built on solidarity. There is no union without solidarity. It is needed in every domain. There can't be cherry picking. And when it comes to the reform of the economic and monetary union, we must find a balance between responsibility and solidarity. And with Schengen, a balance between security and solidarity. By blocking one of the two blades of the scissors, we are stuck. Those reforms need leadership. France and Germany are ready to take an initiative, but it is already clear now that many other countries want to actively cooperate. But there are also a few countries that are reluctant and are only capable of saying no. Political courage means something else. Of course, the outcome will be a compromise. My fear is a lack of ambition for all kinds of reasons. First reason, out of fear of the populists. But if we can't show results in 5 years' time in domains such as security, prosperity, fairness, the populists will become even stronger. Short-termism is never a good source of inspiration. And the second fear for a lack of ambition is risk aversion. Risk aversion is another more innocent form of fear. Those who are risk averse, they say, why change a winning team? The economy is doing well, illegal migration has decreased, and so on. Their view is that people want stability after the multiple crises. Needless to say that postponing reforms increases future costs. The example of public deficit and debt is very striking. The more you wait, the higher the bill. It is called the snowball effect. In the face of climate change, that kind of behavior of postponing is even more irresponsible. Ladies and gentlemen, I'm a pragmatist and a realist. Sometimes, I confess, a little bit too realistic. But we have to be very aware that Europe is lagging behind in many domains, mainly economically. In terms of fairness and democracy, we are still in the lead, but for how long? Europe is described as the continent of anxiety, whereas the emerging countries are portrayed as the fatherland of hope. We too must turn fear into hope. Brexit was a sentiment of the past, a nostalgic yearning for a world that doesn't exist anymore and that never will come back. You have the principle of pleasure that's leaving the European Union. For some, it is pleasure. In psychoanalysis, it's often overtaken by the principle of reality. And the principle of reality means, in economic terms, dependency, interdependency. The debate within the Conservative Party is a struggle between past and future. The young people in Britain made their choice. Demography will reverse the Brexit majority one day. The Brexiteers made many mistakes. They thought the Union was less united, but we surprised ourselves. The British government never expected that the EU would speak with one voice in those negotiations. And yet, it did. The UK is and was always a special, specific case in the Union. It joined the club one generation after the founding countries, negotiated many opt-outs, and is only part of one of the three pillars of the Union. It is a member of the single market, but not of the Eurozone or of the Schengen area. Britain isn't a template for other countries. On the contrary,
The support for EU membership, as Yanis also said, increased dramatically in other countries after Brexit. People don't want to add instability to an already unstable world. Of course, Brexit is the most serious setback in the history of the Union. But nothing in life is irreversible, not even Brexit. I hope we will find a negotiated exit and a stable framework for trade and security. In any case, a long transition period in which few things will change is unavoidable. One of the most difficult issues will be how to avoid a hard border between Ireland and the northern UK part of the island. It's not only about the economy. Peace is at stake. Never forget that 3,000 people were killed by terrorism, not Muslim terrorism, by terrorism in the 70s and the 80s. Brexit shouldn't prevent us from negotiating enlargement, especially in the Western Balkans. Here too, it is about much more than the economy. It's about geopolitics, looking at the appetite of Russia and Turkey, and looking at peace. One of the big mistakes made in recent times is to underestimate the importance of more cooperation and integration at the European level and overestimate the role of individual countries, the role of an individual country can play in today's world. The Baltic states joined the euro area in the midst of the crisis, 2010-2013. They belong now to the core of Europe. One needs allies and friends in and outside of the Union. The UK is experiencing how rapidly you can become less relevant on the international scene. They discovered that Britain was to some extent a global actor because it was a member of the European bloc. After leaving, few global players attach especially importance to British positions, not even the United States. It's a hard lesson. The role of France today is just unthinkable without its membership of the European Union and its leading role in our Union. Let me touch upon another aspect of the internal balance in the Union. Some countries are afraid of so-called multi-speed Europe, but we already have two striking examples of differentiation: the Eurozone and the Schengen area. Not all the 27 or 28 are members of it. We have the instrument of enhanced cooperation foreseen in the treaties. If a member state fears to be marginalized, it can always join existing frameworks of cooperation and integration. Ladies and gentlemen, one cannot refuse to give up parts of national sovereignty and then complaining that you are not a key actor in the European Union. There are consequences of the choices you made. That is the iron law in every organization, by the way. The European Union never was a homogeneous bloc, never. My part of the world, the Benelux countries, they diverge fundamentally on their views on the future of Europe. The new member states aren't a like-minded club at all, not even on migration. Five new member states are already part of the euro area. Every country has the right to join those who want to integrate further, but none can prevent others from going ahead. Stronger together was the campaign slogan of the Remainers in the British referendum. It is very true. We need a stronger Europe in a globalized world. And therefore, we have to work on achieving more prosperity, more security, and more fairness. Of course, in the three domains, a lot can be done at national level. But we become stronger together if we all work, starting from our national competences, if we all work in the same direction. And if we really acknowledge
that the whole is more than the sum of the parts. There is a specific European dimension in every policy domain. I give you a few examples. For growth, we need a single market, which is far from being finished. For the members of the Eurozone, we need a stronger economic and monetary union, but more banking union, more fiscal union, and more economic union. We have the Juncker plan for strategic investments, 500 billion euros in 3 years' time. We have Horizon 2020, the biggest scientific program in the world. We have our joint efforts for climate change. One of the big mistakes made during the Eurozone crisis was precisely that it was not enough that countries put their own house in order. We could only turn the tide the day we all agreed on a systemic European dimension of the euro area. The banking union and the action of the ECB were the turning points in 2012. There we realized that the euro area and the union was more than the sum of the parts. There was a specific European dimension in the solution that we had to give to the Eurozone crisis. The euro area is a strong and stable partnership, 5 years after the international press foresaw its collapse. The euro is now the second currency in the world. A new pact for Europe is a compromise, as always in our union. A compromise between key sensitivities such as responsibility, solidarity, and security. A compromise between risk sharing and risk reducing. That balance is needed in every single policy area. But as always, the devil is in the detail. Once you enter the room of the European Council, you are obliged to respect the rules of the game. You cannot applaud with one hand. Compromise is also the rule at the global level. Even superpowers know it when they are engaged in the G20 or in climate conferences called the UNFCCC. But the way they decide unanimously with 192 sovereign states, they discover what means a compromise. It shows how relative this talk about national sovereignty is. We are all in the same boat. The alternative is less prosperity and maybe even war. The United States are withdrawing from all kinds of multilateral organizations. Sometimes it is even difficult to leave those organizations. It is difficult to leave the Paris Agreements. It is not the first time that this attitude prevails in the United States. But each time, they corrected this unsustainable course afterwards. A relaunch of the European project has to go hand in hand with the rebalancing of our societies. We have to find a new balance between openness and protection. On the one hand, we have to reaffirm our commitment to open economies, to free and fair trade, to a rule-based international system. We have to reaffirm our commitment to open democracies with real pluralism, real freedom of speech, and separation of powers. We have to reaffirm our commitment to open societies with tolerance and adherence to the values of our unique civilization. On the other hand, we have to do a better job of protecting people. Protecting against what? Protecting against new threats and uncertainties, such as unemployment, insecure jobs, illegal migration, climate change, huge inequalities, social, commercial, tax dumping, terrorism. If we cannot protect people better, they will reject openness and choose nationalism, tribalism, and protectionism, all the diseases of the 30s.
We don't have to choose between openness and protection. We can have both. At a European level, we can contribute to correcting the current imbalances in our societies. And we are doing so, not always visible enough, but still, we can do more. Much is at stake. We are living in dangerous times. Many citizens and leaders are so focused on their personal and national interests that they lose sight of the bigger picture, the long term. One can be a hero for a few months or a few years, but our responsibility goes beyond that. Of course, the European project is resilient. It will survive years of stagnation in terms of integration and cooperation, as we have done for the past 5 years. Ladies and gentlemen, we have to anticipate now for the very first time. We are not used to. We were acting all the time in a climate of crisis. This time, we have to anticipate, even if it is not in our nature. We owe this to this great project, which the European Union still is. Thank you. Thank you very much indeed. Now we have a few minutes for questions, so feel free to sign who would like to ask some questions. I will collect. Tutaj poproszę i za chwilę przejdziemy dalej. Proszę się przedstawić i w miarę krótko. Łukasz Dębski, Szkoła Główna Handlowa. Mr. President, I have a question concerned new internal European geopolitics. I mean, after now the United Kingdom is leaving the European Union, and it is still Germany, and the position of Germany and France, I think, will be stronger than it is now. But my question concerned Poland and its policy, its role in the European Union. Do you think that the Weimar Triangle would be a new opportunity to make this Europe stronger, to much more integrate what we call the old European Union, I mean 15, and the new countries from the integration from 2004, 7, and etc. So do you think that the position of the Weimar Triangle countries would be a new fundamental way for the European Union? First of all, I can only speak about my experience as President of the European Council. And during those 5 years, the UK was not part of the core of the European Union. They were not a member of the Schengen area, and they were not a member of the Eurozone. We faced two existential crises, the Eurozone crisis and 2015, 2016, the refugee crisis. They were not part of it. They were out of the game. Even in foreign policy, remember the discussions with President Putin, Poroshenko, the Chancellor, Germany, and the French President. Britain was not present. And Britain was one of the guarantors of the independence of Ukraine 20 years ago. So already in my time and just after my time, I cannot say that Britain was part of the internal balance of the internal geopolitics of the European Union. Even on free trade, we concluded free trade agreements with Canada, with Japan, and some other countries, with South Korea, with Vietnam. I never had the feeling that it was under the instigation of Britain. It was a common decision. It was a common decision, this fundamental choice for free and fair trade. Of course, I always said that Britain of Brexit is a political amputation of the first degree. But in the reality, in the balance of power within the Union, there were, according to my view,
too absent. My wish was that they would be more active. It wasn't the case. The second part is, can the Weimar and others play a role? Yes. But you know, I have not to give lessons to countries. When you come from a small country, that is not in your genes. But you can play a role when you have friends and allies. When you have only differences with your friends and allies, you cannot count on them. You have to reach out to conclude compromises, to try to understand the others, and not only drawing red lines and saying no. And so this, I think that a country can play a role, and the Weimar configuration is one of them, on one condition, that it is a real group of like-minded countries. They trust each other. And then, of course, Poland can take up its natural role of a big country in the European Union. Thank you. Marcin Święcicki, and then there, okay. Mr. President, you are very experienced in negotiating the EU budget. Now we are approaching a new phase of preparing the next EU budget, and there will be perhaps more factors playing the role, not only the numbers, not only the allocation between various activities, but also some conditionality regarding migration or regarding refugees or rule of law. As I understand, there is a unanimous approval of the Council needed to have a next European budget. Are you expecting that it is a source of a new crisis, internal crisis, on having such a budget, or do you think that the compromise will be reached? What are the prepositions of having a good solution in this more complicated work on the next budget? And second question about Ukraine and the common position on sanctions against Russia. Do you believe that EU can keep those sanctions unless Russia behaves according to the international rules, or do you think that EU will come to terms with the present leadership of Russia in order to save economic relations, atmosphere, whatever, and that Ukraine might be somehow sacrificed on this platform of common interests of Russia and EU? First of all, I have some experience with the European budget, but I am happy that I have not the responsibility of making this European budget. Because much more, it was difficult in my time, and we succeeded. Against all the forecasts, we succeeded. But it will take, in any case, some time. According to my information, the European budget will only be finalized after the European elections. That brings us more than 1 year, 1 year and a half further. I hope that in the meantime, we'll find adequate solutions for this issue, for instance, big issue of values. And if we find an adequate solution, a negotiated solution, then the problem you are mentioning doesn't exist anymore. So we have time to find solutions so that the European Union is aligned also on this key issue of values. That's my wish, my profound hope. And we have, before we start the last round of the European budget, we have still some time to achieve that goal. Second is on the sanctions vis-à-vis Russia. I was responsible in my time for those sanctions. We succeeded finally. It was a very difficult exercise, after the downing of the MH17 in Ukraine. Since then,
The sanctions are prolonged every 6 months. And we all know that there are differences in the union, different sensitivities in the union regarding those sanctions. But every 6 months, we find a unanimous decision, because you need unanimity. We find a unanimous decision on prolonging those restricted measures. And I hope that we will continue to do so. But it is not an issue from Western Europe against Central or Eastern Europe. As you know, among the new member states, there are also a lot of different sensitivities. We have the Minsk agreements. Our position is, and I said it also very recently, when I was in Russia, in front of the most important and the most leading politicians, as long as we have not a full implementation of the Minsk agreements, those sanctions will remain in place. The very strange feeling I had is that our Russian friend said, they are not so important, the sanctions. They are not so biting. But in every meeting I had in Moscow, it was about sanctions. So I think that they are more important and more biting than some will acknowledge. What we are not doing, and there is no support for it in the European Union, is to take over the new American sanctions, not even decreed by the President, but by the Congress. We keep the sanctions as they are decided a few years ago by the European Council. Thank you. Zapraszam. Proszę się przedstawić. Tak, tak, pan. Andrzej Kostarczyk, Konwersatorium. To proszę chwilkę poczekać na tłumaczenie. Number five. No, I speak English. Okay, English. Mm-hmm. Konwersatorium Fryca Modrzewskiego. Mr. Van Rompuy, I have a tough question, which considers to be a sort of taboo question in the area of liberal democracy. Nevertheless, we have to tackle it. I feel very uncomfortable raising this question, since my government has not demonstrated any sort of solidarity with refugees. And I am addressing this issue. Are we aware that, in fact, the fate of Europe, perhaps, most likely, lies in the hands of one man? This is the president of Turkey. If Mr. Erdogan happens to decide to open the frontiers, lift the barriers, then we are confronted with another wave of millions of refugees. Are we ready for such an event? And eventually, is it thinkable? And now I'm coming to taboo. Is it thinkable that in this emergency situation, the core values and the foundations of the European Union, like right of asylum, would be temporarily limited or even suspended in order to prevent the chaos, could be collapse of Europe? What's your opinion on that? I don't know if I am older than you are. No, we are in the same age. Same age, okay. But somebody who was older than I do, he gave me a very strong lesson in politics. Never answer hypothetical questions. If this happens, then this will happen, and so on and so on. Of course, we have to reflect on the future. But we achieved something that was essential in the EU-Turkey deal. And as every deal, it is based on mutual interests. If it is only based on common insights of ideas, then it's not lasting. Here, Turkey has no interest of opening
its borders, because then millions will come via Turkey to Europe, but a part of them will be stuck in Turkey, and there are always 2.5 million Syrians living in Turkey, in the cities, in the countryside, and they create also an internal problem within Turkey. So Turkey has no interest in opening the gates anymore. It's in their own interest, to respect the agreement concluded in the spring of 2015. Since then, a lot of differences appeared, and even more than differences between Turkey and between the European Union. And the reason why the agreement still holds is because it is based not on a compromise, but on mutual interests. The second part is that Turkey also realized that in the world of today, you cannot only have enemies. You can quarrel with the United States, with most of the Arab countries, with the European Union, but if you, at the end of the day, your only friend is Russia, you have a problem. You have a problem. And that's why, one of the reasons also, why that this agreement still holds. But I will not answer your question about what would happen if. It will not happen. As simple as that. Thank you. Cezary Dąbrowski. Ja mam cztery rzeczy, czy jedna, czy więcej. Mamy czas. Pierwsza rzecz krótka to jest pytanie o to, czy pan sobie wyobraża Unię Europejską bez Polski? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mówi pan o solidarności w Unii Europejskiej. Czy solidarność w Unii Europejskiej ma polegać na tym, że Niemcy, które doprowadziły poprzez obłędną politykę swoją imigracyjną do poważnych problemów wewnętrznych, mają na siłę obarczać innych członków Unii Europejskiej swoimi problemami, do których sami doprowadzili, czyli na przykład Polskę. Trzecia rzecz, mówi pan o tym, że Unia Europejska musi być silniejsza w globalizującym się świecie. Na razie doprowadziliście do tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej i poprzez to bardzo się osłabiła. I tu skończymy, bo musimy niestety dać szansę innym, więc dziękuję serdecznie, muszę niestety przerwać. I będziemy za chwilę przechodzić do debaty. First question is, can you imagine a European Union without Poland? There was a European Union before that Poland joined the European Union. But I hope, of course, and more than hope, that Poland will remain a strong member of the European Union. Of course, and if they want to play a big role in the Union, and that was also my answer to one of your predecessors in this question time, then you need friends and allies and respect the rules of the game. So, but I hope that we never will see this, the day come that Poland would leave the European Union. According to all the opinion polls, Polish people are very attached to the European Union. Very attached. And they know that protection is depending more than even a year ago regarding Russian and other threats. Protection is attached to membership of the European Union, even if NATO still is something that is very important. With the recent developments in the United States, the recent developments of the last year, I think counting on your strong allies and friends in the Union is one of the main arguments for continuing to belong to the Union. That's my first point. My second point is that on migration,
I will not discuss the origins of what of the people coming from those war zones, because it they come from war zones. We are in Poland with this tragic history. My mother and my grandmother fled my country in 1940. They were refugees. They could come back because the war stopped after 18 days. If this had not happened, most likely I would not be here. Because I would be stuck in France and so on. We are all in some way daughters and sons of refugees. But even before that, the German Chancellor welcomed refugees, they were already underway to Europe. And not to all the countries in Europe, but to Germany, to Scandinavian countries, to some of the Benelux countries. My country, we received 35,000. 35,000. In Scandinavia, in Sweden, was more than 200,000, and in Germany, as you know, more than 1 million. But the flow of refugees, they came, they were underway before that Madam Merkel launched her appeal of welcome. But in any case, we have to protect our borders better, and I fully agree with those who are pleading for that. But we can't do this without the cooperation with the neighboring countries, with the riparian countries. We couldn't have stopped people coming from the war zones without the cooperation with Turkey. As our Italian friends made now some kind of arrangements, I don't know the details, in Libya to slow down migrants coming from Africa. They just can't do it without the cooperation, in neighboring countries. So protecting our external borders is a much more delicate and complicated task than just building walls. The frontier, the border of the European Union is the Mediterranean, And so we need, and we will need in the future, cooperation with a lot of countries in that part of the world, our neighbors. But so we have to develop this protection of our external borders, to have a more common asylum and migration policy, and in some cases, to practice more solidarity. As you know, in the Union, we have at least three domains in which we practice solidarity. The first is via the structural funds, helping regions catching up the level of prosperity of mostly Western European countries. This is about, for some countries, 3-4%, even more, of funds per year, It's one of the biggest transfers that we have in the world. That's the first source of solidarity. People are saying that there is no solidarity in the European Union, they just don't know what they are talking about. The second solidarity was in the Eurozone crisis. We lended more than 300 billion euros. We, the countries of the Eurozone, not Poland, to Greece, to Ireland, to Portugal, to Cyprus, to Spain. We will be repaid. Some countries very soon, some are already repaying, some it will be later. But as I see now that Greece is doing much better than expected. So it was really solidarity. They have to put their house in order, and we help them to cover that difficult period. And the third part of solidarity
was the scheme elaborated by the European Commission about the relocation of refugees. And there you know what happened. But I have also to say that some Western European countries were not eager to implement the scheme. Not eager. But finally they did. They did. Because it was a legally taken decision in the European Union. The rule of law exists also in the Union. When we take legal decisions, we have to implement. If countries refuse to implement legally taken decisions, we have all a problem in the Union. Thank you very much, Mr. President. Now we will switch into the debate. So I'm inviting Minister Szymański, Rafał Trzaskowski and Gordon Bajnai, and the debate will be moderated by Karolina Lewicka. Thank you very much, Mr. President. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Nasi goście, których przedstawię, chociaż Państwo będą zaraz mieli wyświetlone, Gordon Bajnai, były premier Węgier, minister Trzaskowski, wiceszef polskiej dyplomacji i Konrad Szymański, obecny szef, wiceszef polskiej dyplomacji. W przypadku obu panów celowo nie wskazuje afiliacji partyjnych, by uczynić zadość tym oczekiwaniom, które miały miejsce ze strony organizatorów, byśmy nie ograniczali się do naszego partyjnego podwórka i spojrzeli na tę sprawę, o której rozmawiamy, czyli przyszłość Unii Europejskiej z nieco szerszej, jeżeli się da, europejskiej perspektywy. Zacznijmy, panowie, jeżeli panowie pozwolą, chciałabym poprosić o panów opinię na temat momentu, w którym jesteśmy, bo słyszeliśmy w przypadku naszych przedmówców, że jest pewnego rodzaju momentum, chwila, która pozwala na reformę, na to, żeby wlać nową energię w Unię Europejską. Oczywiście była też ta diagnoza kryzysów, z którymi Unia Europejska zmaga się przez ostatnie lata, także w chwili obecnej. Czy panowie są zwolennikami tezy, którą postawił profesor Jan Zielonka w wiele mówiącym eseju pod tytułem Koniec Unii Europejskiej? To znaczy ten projekt, jeżeli w ogóle przetrwa, to tylko w okrojonej formie, ponieważ kryzys zaufania, o którym też już tutaj słyszeliśmy, uniemożliwi jakiekolwiek poważne reformy. Czy też, jak przekonuje historyk niemiecki Heinrich August Winkler, Zachód miał zawsze zdolność do autokorekty. Ta idea Zachodu ma tak wielką moc przyciągania, że jesteśmy w stanie wszelkie kryzysy przezwyciężyć. Nie opieram tego pytania na dwóch biegunach, żeby popadać ze skrajności w skrajność, tylko żebyśmy mieli pełne spektrum tego, co tutaj się dzieje. Pozwolę sobie rozpocząć od pana premiera. Od razu informuję, że minister Trzaskowski ze względu na obowiązki sejmowe opuści. No to obowiązek sejmowy, prawda? Dużo poważniejsza sprawa. Ze względu na głosowania sejmowe, szanowni państwo, jak to brzmi, opuści nas nieco wcześniej, nad czym bardzo ubolewamy. Panie premierze, bardzo proszę. Thank you very much. It's a pleasure to be with you and it's an honor to be. It's a pleasure to be with you and it's an honor to be on the board of this new pact for Europe. To jump into your question, I think Europe had always a changing raison d'etre, reason to exist. It was established many years ago to stop war, the bad habit of European countries going to war against each other. Then its mission was to develop the welfare society, a very special European model. And then the next, in the 1990s, the merry collapse of the Soviet Union, merry for us in Central Eastern Europe, resulted in Europe having a new mission to extend its borders to the east and integrate those countries which are in their heart European. And then since the early 2000s, I think Europe is on a new mission, and that is how to help the European citizens to survive in this huge global transformation, which globalization means. Europe's role is now to protect us and our special way of life and our special values against a rising China, right after that a rising India, a United States that is disentangling itself from our continent, at least these days. So Europe is
Europe's mission now is to be a kind of Noah's Ark in the flood of globalization, on which the European people can survive this huge change. So I think Europe, if we do our job well, if we realize our self-interest as European citizens, then we should do everything for the European Union to survive, to go on, to integrate where it's necessary to integrate, but also a very important factor, it can only be successful if it leaves our national culture, national identities intact. So I don't believe that Europe will, not in the next few hundred years, will get there to be a United States of Europe like the United States of America. I don't believe in that. But I think Europe is the only form where we can stand up against a 1.3 billion China, 1.3 billion India, a faster growing United States. So that's the mission that Europe has to do. And there is a momentum now, as Yanis mentioned, that these necessary missing steps could be accomplished soon. Czyli Unia Europejska jako konieczność w tym zglobalizowanym świecie wobec wielkich innych graczy, którzy mogą nas pozostawić w tyle. Tyle, pan premier, panie ministrze, w jakim momencie jesteśmy? Trudnym czy też pełnym, no, optymistycznego spojrzenia w przyszłość? Jest prawdą to, co często powtarza się w kryzysie, że kryzys jest bardzo dobrym powodem do zmian, do skoku. Bardzo łatwo wskazać w najbliższej, najnowszej historii Unii Europejskiej, że bez agresywnej polityki Rosji wobec naszego wspólnego sąsiedztwa nie mielibyśmy podniesienia uwagi, zaangażowania Unii Europejskiej w politykę bezpieczeństwa. Nie mielibyśmy olbrzymiego postępu, jeżeli chodzi o ukształtowanie instrumentów bezpieczeństwa energetycznego bez kryzysów energetycznych lat 2006, 8, 12. Taka zależność istnieje. Ale to nie oznacza, że każdy kryzys jest początkiem czegoś dobrego. Są kryzysy, które przerastają siły ludzi i organizacji. W tym sensie bym przestrzegał przed nadmiernym optymizmem, przed takim zbyt łatwym przyjęciem, że Unia musi wyjść z każdego kryzysu obronną ręką, że musi zareagować adekwatnie i pokonać trudności. Ten kryzys po pierwsze jest wieloraki, polikryzys, jak to jest określone w raporcie, z powodu którego dzisiaj rozmawiamy. I to nałożenie się różnorakich kryzysów nie ma charakteru tylko i wyłącznie zarządczego, czy tylko politycznego. Aby dobrze zrozumieć, w jaki sposób odpowiedzieć na kryzys, trzeba głębiej przyjrzeć się dynamice społecznej w poszczególnych państwach, w szczególności tam, gdzie dochodzi do głębokiego zawahania w stosunku do integracji europejskiej. To nie jest przypadek Polski, ale kiedy zobaczymy, że w krajach założycielskich mamy dzisiaj już dochodzące do 45-50% zawahanie, bo to nie zawsze musi być od razu agresja wobec integracji, ale zawahanie, wątpliwość, czy integracja ma sens, to jest sytuacja bezprecedensowa. To nie jest sytuacja prostego niezadowolenia wąskiej części opinii publicznej. To jest zawahanie o egzystencjalnym charakterze dla Unii Europejskiej. A potrafiłby pan, panie ministrze, wskazać przyczyny tego zawahania? Czy to jest pewne zmęczenie projektem? Czy to jest pewna jego oczywistość? Czy to jest związane z tym, że być może oni, założyciele, nie czują się beneficjentami tego projektu, tak jak czujemy się jeszcze my, Polacy? Chociażby pod względem finansowym. Myślę, że to jest rzecz znacznie, znacznie poważniejsza niż tylko i wyłącznie bezpośrednie zyski związane z integracją. I w tym sensie jest tutaj cząstka dobrej wiadomości dla Unii, bo problem tego kryzysu to nie jest problem Unii, to jest problem kryzysu, który dotknął świat Zachodu, coś znacznie szerszego niż Unia Europejska. Nam wokół nas wyrosły potęgi, które skutecznie konkurują o swoje miejsce w hierarchii globalnej. Nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Byliśmy przyzwyczajeni, że nasza wiodąca rola na świecie jest zagwarantowana na stałe, jest historycznie umocowana. To się zmieniło. Nam wyrosło wokół naszych granic olbrzymia destabilizacja.
tego nie było. Zakładaliśmy jeszcze w latach 2000, że nasze sąsiedztwo będzie dobrowolnie, a w zasadzie za darmo, bez żadnych specjalnych zachęt, bo nasze zachęty były bardzo skromne, będzie naśladowało europejski model rozwoju, oparty o wolny rynek, liberalną demokrację, pokój generalnie. Westernizacja będzie tak postępować. Że to przyjdzie samo. Nie przyszło. Nasze otoczenie wschodnie z innych powodów, południowe z innych powodów niemalże płonie, a czasami dosłownie płonie. Mamy złamaną pewność co do tego, że nasze mechanizmy zarządzania publicznego, nasza wysublimowana administracja jest w stanie kontrolować olbrzymie procesy społeczne związane z demografią, związane z migracją. I straciliśmy finalnie to przekonanie w momencie, kiedy okazało się, że nie jesteśmy w stanie kontrolować kryzysu migracyjnego. To nie jest nasze doświadczenie bezpośrednio. Polska tego nie doświadczyła, ale to jest doświadczenie bardzo wielu krajów, które zobaczyło na własne oczy, że rzeczywistość społeczna zmienia się bez żadnego wpływu tego, co zwykle politycy obiecują, prawda? Znaczy my obiecujemy ludziom, żeby się nie obawiali o przyszłość, ponieważ my wiemy, jak kontrolować procesy, jak akomodować się. Kryzys migracyjny pokazał, że nie wiemy. Przy całej swojej wiedzy, umiejętności, wysublimowanej administracji, common sense, prawda? Nie, to się wymknęło spod kontroli i to jest głębsze. Kryzys euro pokazał, że nie jesteśmy w stanie pilnować, kontrolować naszego dobrobytu. Że może coś w tak wysublimowanej konstrukcji jak Unia Gospodarczo-Walutowa pójść źle. Że może się nagle okazać, że nierówności Unii Walutowej są tak potworne, że są nie do zarządzenia. To prawda, że dzisiaj nie mamy sytuacji otwartego kryzysu, który grozi po prostu bankructwem państwa strefy euro. Przypuszczalnie dzisiaj nie ma ryzyka bankructwa państwa strefy euro, ale wewnętrzne nierówności, wewnętrzne sprzeczności strefy euro pozostają. To jest powód, dla którego dzisiaj nie jest tak łatwo skończyć coś, co jest oczywiste, co jest zresztą rekomendacją tego raportu, skończyć Unię Bankową. Dzisiaj nie można łatwo zrobić czegoś, co jest najbardziej logicznym środkiem zabezpieczenia przyszłości, czyli zmutualizować ryzyko. Nie można, ponieważ szkoda się wydarzyła. Nie można ubezpieczyć się od wypadku, który się już wydarzył, prawda? To się zwykle nie udaje. Nawet jeżeli mamy więcej pieniędzy niż na zwykłą polisę, to nikt nie ubezpieczy od wypadku, który już się wydarzył. A to jest sytuacja strefy euro. I myślę, że społeczne poczucie, cokolwiek sądzimy o tym, jak się buduje społeczne mniemanie, prawda? Ono jest zwykle uogólnione, zwykle jest bardzo grubą kreską napisane, to wszystko prawda. Tylko że to nie ma większego znaczenia, ponieważ percepcja społeczna w demokracji jest definitywnym kryterium. A społeczna percepcja w tych krajach, gdzie następuje zawahanie do projektu europejskiego, jest takie, że nasze drogie instrumenty zarządzania, nasza wysublimowana demokracja, nasze wysublimowane mechanizmy regulacji niestety nie są w stanie kontrolować procesów, które przychodzą albo z wewnątrz, albo z zewnątrz, ale powodują olbrzymi, bezprecedensowy poziom niepokoju społecznego. Niepokój jest bardzo zabójczy dla demokracji. A z drugiej strony, i tu już oddaję głos ministrowi Trzaskowskiemu, przecież w tych samych krajach, w których mówimy, że ta percepcja społeczna jest już nieco inna, bardziej niechętna Unii Europejskiej, są inicjatywy polityczne i są politycy i oni są przy władzy, którzy mówią, a może teraz szansa na federację, może na twarde jądro Unii Europejskiej, może musimy zrobić więcej, może receptą na te kryzysy jest więcej Europy. Panie ministrze. Cieszę się, że dyskutujemy w takiej formule bardziej debaty akademickiej, w związku z tym mogę zacząć od tego, że co do diagnozy, w dużej mierze się zgadzam z panem ministrem Szymańskim, tylko wydaje mi się, że jeżeli chodzi o receptę, pewnie te recepty będą zupełnie inne. Bo diagnoza jest podobna, to znaczy po pierwsze trzeba sobie powiedzieć jasno, że to taka, ten stereotyp, że Unia buduje się poprzez kryzysy, wszyscy o tym wiemy. Okej, dobrze, tylko że nigdy tych kryzysów nie było tak wiele i na tak wielu frontach. I z jednej strony kwestia strefy euro, tego kryzysu, od którego właściwie zaczął się ten wiek, poprzez kryzys migracyjny, niestabilność zarówno na wschodzie, jak i na południu, a do tego ta niesłychana fala populizmu, no i braku wiary w instytucje tak naprawdę. W związku z tym tych kryzysów jest tak wiele, że rzeczywiście nawet tacy optymiści jak ja zaczynają się zastanawiać, jaka jest przyszłość. I tutaj jasno sobie też trzeba powiedzieć, bo zadała pani pytanie, O przyszłość i ściślejszą integrację. Ja nie znoszę dogmatów. Znaczy historia o tym, że nas federalizm, jakaś federalistyczna Unia nagle uratuje z tych wszystkich problemów, to jest kompletna mrzonka.
Historia. Ale przypomnę, panie ministrze, historia, że to jest jeden ze scenariuszy, który projektuje Komisja Europejska w Białej Księdze. Znam wszystkie scenariusze Komisji Europejskiej, wszystkie pięć. Uważam, że dogmaty niczemu nie służą i próba budowania federalistycznej Unii to nie jest odpowiedź na te wszystkie pytania, to jest kompletne minięcie się z większością z tych pytań. Co nie oznacza, że w niektórych kwestiach, i tu właśnie będziemy się różnić z panem ministrem Szymańskim, nie należy pokazać więcej odwagi i zdolności do tego, żeby podejmować odważne decyzje, łącznie z tymi, które zmierzają do dalszej integracji w Unii Europejskiej. Ale nie zmiany systemu w system federalny, tylko po prostu do większej integracji w wielu dziedzinach, w których jest to potrzebne. Bo ryzykiem jest to, co zostało przedstawione w tych scenariuszach, o których pani mówiła, czyli taka pokusa, żeby stworzyć małą Unię ekskluzywną, która będzie właśnie jakimś federalnym jądrem, twardym jądrem, a tych wszystkich, którzy powodują pewnego rodzaju problemy, zostawimy sobie na zewnątrz. Uwaga! Mamy problem z rządem polskim, jestem pierwszy, który to będzie mówił, mamy problem z rządem węgierskim, ale mamy problemy bardzo podobne właściwie w każdym państwie członkowskim. Znaczy, jeżeli komuś się wydaje, że jeżeli się odetnie tych, którzy powodują dzisiaj najwięcej problemów w tym takim potocznym sensie, a inni sobie poradzą, to na pewno to jest recepta, która prowadzi do nikąd. Dlatego, że bardzo podobne zwątpienie co do integracji, brak odwagi, wzrastający populizm mamy w absolutnej większości państw członkowskich i chyba Brexit powinien być takim momentem otrzeźwienia. I teraz pytanie o recepty. I tutaj ja uważam, że receptą jest to, co między innymi proponuje ten raport, żeby się zastanowić wspólnie, gdzie możemy takie recepty przedstawić, mówiąc o zmianie polityk, mówiąc o tym, gdzie trzeba integrację pogłębić, a gdzie ewentualnie się trzeba zastanowić, czy nie trzeba naszym wyborcom jasno powiedzieć, tego robić wspólnie nie będziemy, bo po prostu nie dajemy rady. Na przykład jeżeli chodzi o regulacje, że jesteśmy przeregulowani, że być może Unia Europejska tych regulacji ma za dużo i trzeba się zastanowić, czy nie powinna się z niektórych z nich wycofać. Bo najgorsze jest to, co wynika też z tego raportu, żeby nie tworzyć jakieś ułudy, że załatwi się problemy, których się nie załatwi. Znaczy konieczna nam jest szczera rozmowa. I teraz wracając krótko już do recept. Ja uważam, że jeżeli chodzi o Unię Bankową i Unię Kapitałową, jak najbardziej potrzebne nam są bardzo odważne decyzje. Również odważne decyzje co do tego, czy wchodzić do strefy euro i zapowiedzieć to, czy nie. Bo jeżeli będziemy w państwach takich jak Polska chować głowę w piach, to dobrze na tym nie wyjdziemy, bo wtedy właśnie niestety przykładamy się do tego, żeby ci, którzy czują pokusę budowania małej Unii, mieli tym więcej argumentów. A to jest, uważam, zabójcze dla Polski i zabójcze dla Unii. W związku z tym tutaj trzeba odwagi i planowania, pogłębiania Unii Bankowej, budowania Unii Kapitałowej i jasnych deklaracji od państw, które i tak są traktatem zobowiązane do tego, że wejdą do strefy euro, tylko na określonych zasadach, w pewnym scenariuszu, przecież nie od razu. Jeżeli chodzi o kwestie migracyjne, też trzeba pewne rzeczy sobie jasno i dokładnie powiedzieć. Ja nigdy nie byłem związkiem automatycznych mechanizmów relokujących, bo uważam, że to jest po prostu nie do udźwignięcia politycznego, żeby polityk powiedział, przyjmuję nie wiem jaką liczbę uchodźców, to komisja zadecyduje za pomocą jakiegoś systemu. Natomiast tutaj konieczne jest wykazanie solidarności jako symbol, po to, żeby pokazać, że się nie ucieka od odpowiedzialności, nie chowa głowy w piach, ale również z bardzo twardym zaangażowaniem w to, co do wszystkiego się zgadzamy, do umacniania granicy, próby rozwiązania problemów w krajach trzecich itd., itd. I reasumując, powiedziałbym tak, że jeżeli się zgadzamy co do diagnozy, bo ja właściwie mógłbym się pod większością tych sformułowań, które minister Szymański wygłosił, podpisać, no to pytanie, jaka jest recepta? Czy receptą na to jest tylko i wyłącznie zgoda na PESCO, czyli współpracę zagraniczną i bezpieczeństwo, na pogłębienie w tym obszarze, bo to jest stosunkowo niekontrowersyjne, a w innych kwestiach jakby stanie z boku i nieuczestniczenie w tych inicjatywach, które mają znaleźć receptę, i chowanie głowy w piach, czy nie? No i na końcu jest oczywiście debata, od której nie uciekniemy, no, czyli debata o praworządności. Tu musi być szczera rozmowa z gotowością do tego, żeby nie tylko wytłumaczyć swoje racje, ale również z gotowością do tego, żeby się wycofać z niektórych decyzji, które są kontrowersyjne i które tę praworządność w sposób najbardziej bezpośredni łamią. Tak jak rząd węgierski pod przywództwem Viktora Orbana, który przecież też nie jest ulubieńcem w Unii Europejskiej, ale potrafi jednak wyciągnąć konsekwencje i cofać się z niektórych decyzji.
bo jest dużo bardziej racjonalny. Na koniec ważne jest jedno, nie wpadać w dogmaty. To nie jest tak, że za pomocą jednego hasła federalizm albo właśnie kwestionowanie potrzeby zmiany. Albo więcej Europy, albo Unia kilku prędkości. Tak jest, że za pomocą takich zaklęć rozwiążemy problemy europejskie. Pan minister Szymański ma 100% rację, że naprawdę się powinniśmy mocno zastanowić nad tym, co się dzieje. To nie jest tak, że za pomocą pstryknięcia palców rozwiążemy te problemy tylko dlatego, że będziemy mieli federalistyczne wzmożenie i powiemy, wszystko to załatwi. Musimy być otwarci na rozwiązania również no, odważne, ale otwarci, a nie odwracać się plecami w związku z tym, że niestety mamy taką, a nie inną polityczną sytuację w kraju. To od razu jeszcze dopytam pana ministra ze względu na to, że pan najszybciej nas opuści, a potem także obu panów, bo tutaj padały takie kluczowe słowa jak wartości, korzyści, populizm i przywództwo. I w związku z tym, czy populizm nie jest efektem braku przywództwa? Czy brakuje nam mężów stanu, tych, którzy tworzyli Unię Europejską, takiego formatu ludzi, którzy potrafiliby ten impuls, tę energię Europie dać, bo przecież tego nie zrobimy my wszyscy, całe społeczeństwa, muszą być liderzy, muszą być przywódcy, którzy wyznaczą nam kierunek, którzy będą mieli wizję. I kwestia wartości i korzyści, ponieważ mówimy w tym raporcie o tym, że musimy stworzyć taki pakiet korzyści dla wszystkich, a ja trochę się obawiam, czy nie będziemy wtedy tych korzyści interpretować w sposób merkantylny i wyłącznie, o czym już rozmawiałam z panem ministrem Szymańskim, pytając, czy my jako beneficjenci nie jesteśmy w związku z tym bardziej euroentuzjastyczni. Czy nie za mało mówi się właśnie o wartościach, że Unia Europejska to nie tylko korzyści wynikające z polityki spójności, z dopłat dla rolników i wielu innych rzeczy, chociażby z możliwości przekraczania granic, tylko właśnie Unia Europejska w tej swojej pierwotnej formie i kształcie jako odpowiedź na zbiorowe samobójstwo Europy podczas II wojny światowej. O tym się już w ogóle nie mówi, o tym się już w ogóle nie pamięta. Wszyscy liczymy i teraz przed negocjacjami budżetowymi na kolejną siedmiolatkę także wszyscy tylko liczą euro, które otrzymają z tego wspólnego budżetu. Czy ja powiem tak, że jeżeli chodzi o kwestię leadershipu, znaczy to można zawsze narzekać na leadership, tylko z drugiej strony czego byśmy się spodziewali. Ja nie chcę być złośliwy, więc nie będę oceniał leadershipu, który w tej chwili widzimy ze strony Polski. Natomiast generalnie rzecz biorąc, nie spodziewam się, żeby w Niemczech był ktoś bardziej stworzony do leadershipu dzisiaj w tej trudnej sytuacji niż Angela Merkel. Ale mocno osłabiona. No mocno osłabiona oczywiście sytuacją, ale generalnie rzecz biorąc to nie jest tak, że tego leadershipu w Europie nie ma. Nie spodziewamy się jakiegoś jeszcze większego leadershipu ze strony instytucji europejskich, bo mamy tam bardzo mocne postaci. No, mamy tam i Donalda Tuska, i mamy tam Jean-Claude'a Junckera. No, trudno im odmówić tego, że są osobami wyrazistymi, ale trudno się spodziewać, że to będzie prawdziwy prezydent Europy, który będzie podejmował wszystkie decyzje, bo przecież wiemy, że nie ten system tak nie wygląda. W związku z tym zawsze Unia była w pewnym sensie wspólnym leadershipem, collective leadership, który sprawuje. I ja tutaj bym się nie spodziewał tego, że nagle będziemy mieli powrót do jakichś czasów, nie wiem, Delora, który mógł sobie w związku z inną zupełnie sytuacją polityczną pozwolić na znacznie większy aktywizm. Natomiast wracając do tych dwóch ważnych rzeczy, czyli kwestii dotyczących wartości i kwestii też tego populizmu i jego źródeł. Znaczy, co do jednego bym nawoływał, żebyśmy nie zrobili błędu, który zrobiła moja partia, dzięki której wygrała Prawo i Sprawiedliwość wybory, to znaczy stwierdzenia, że jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to my z nim nie będziemy do końca rozmawiać. Znaczy rozmawiać trzeba ze wszystkimi. I żeby nie robić takiego błędu, że jeżeli są ludzie, którzy nie wierzą w Unię Europejską, albo myślą tylko o pieniądzach, albo głosują na populistów, to że my się na nich obrazimy, albo będziemy ich pokazywać palcem, że to są ludzie, którzy nie rozumieją wielkich ideałów i my, federaliści, zamkniemy się we własnym pokoju i coś tam sobie będziemy tworzyć. Tylko trzeba wyciągać z tego wnioski. Skąd się takie nastroje pojawiły? Czy one wynikają tylko i wyłącznie z tego, że pewne rzeczy są źle komunikowane? Czy one wynikają tylko z tego, że niektóre elity partyjne budują swój wizerunek na wzmożeniu strachu? Czy one wynikają z jakichś rzeczywistych powodów? Wydaje mi się, że tych rzeczywistych powodów pewnie sporo jest. Tego, że choćby jeżeli chodzi o
kwestię kryzysu migracyjnego, Unia Europejska zareagowała dużo, dużo za późno. I tak naprawdę panicznie próbowała znaleźć pewne sposoby radzenia sobie z sytuacją w momencie, kiedy ten kryzys już dawno był rozchulany. No z takich rzeczy trzeba wyciągać wnioski. Również z konstrukcji Unii Bankowej, tak żeby ona nie brała pod uwagę tylko interesów grupy państw, tylko żeby wszystkie państwa się w tym były w stanie odnaleźć. Więc to jest ważne. No i na końcu są problemy wartości systemowe, o których pan powiedział. To przeregulowanie. Unia podejmuje decyzje tak wolno, ponieważ to wymusza system. Zgoda, tylko że system to jest i tak, to znaczy ja zawsze, to jest rzecz, w której czuję się najmocniej, bo tego uczę od 20 lat. Znaczy to jest generalnie, jakbyśmy chcieli tak dwa kroki do tyłu, to jest cud, że machina tak skomplikowana w Europie, jak przypomnimy sobie historię, tak fantastycznie działa. Jak ktoś mi mówi, że Unia długo podejmowała decyzję o sankcjach wobec Rosji, to ja mu mówię, niech się najpierw puknie w głowę, bo to było błyskawicznie podejmowana decyzja, jak na 28 państw, które się miały porozumieć w tak trudnej sytuacji. Więc jakby to też trzeba brać pod uwagę. No ale na końcu wartości. No bo tak, no bo o czym my tak naprawdę jesteśmy? To znaczy, jeżeli by się okazało, że odebralibyśmy ten wymiar transferów finansowych, to co, to się wtedy wszystko rozpadnie? No coś nas powinno ze sobą łączyć. I to jest kwestia właśnie wartości. No jeżeli mówimy, że podstawową wartością Unii Europejskiej jest solidarność, to ja naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć, w jaki sposób możemy powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przyjąć 7 tysięcy kobiet i dzieci, bo do tego się to tak naprawdę sprowadza, czy 7 tysięcy uchodźców tymczasowo. Znaczy, nie jestem w stanie tego zrozumieć. To, że mówimy, nikt nam nie będzie narzucał, nikt nie będzie nam dyktował mechanicznych warunków, to jasne. Ale no, jeżeli jest solidarność, no to jest solidarność. Jeżeli wymagamy solidarności w kwestiach finansowych, jeżeli wymagamy solidarności, jeżeli chodzi o Rosję, no to musimy pokazać symbolicznie przynajmniej solidarność w innych kwestiach. Jeżeli mówimy, że mamy pewne wspólne wartości, jeżeli chodzi o to, jak działa system sądowniczy i że on musi być w pełni niezależny, to nie możemy mówić, my mamy swoją receptę, albo tak jak Viktor Orban, budujemy nieliberalny model i generalnie rzecz biorąc nie będziemy w ogóle albo z nikim rozmawiać, albo nie będziemy gotowi do jakiegokolwiek ruchu, który mógłby no przynajmniej zmniejszyć tę obawę, że niektóre z poczynań rządu Prawa i Sprawiedliwości mogą jednak w stronę ograniczenia praworządności zdążać. Po prostu nie da się schować głowy w piach, z nikim nie rozmawiać, wszędzie mówić, że tej solidarności nie będzie, a jeżeli ona będzie, to tylko w wymiarze wzmacniania granicy, a potem mówić o wspólnych wartościach. Coś nas musi łączyć. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Panie premierze, skąd ci populiści, już nie u bram Europy, tylko wewnątrz poszczególnych państw członkowskich? Właściwie każdy ma z tym problem. Populists always get stronger after a crisis. I think that modern democracy, but even the ancient ones, if you read those writers, are built on a strong and wide and stable middle class. And when middle classes get shaken by a financial crisis or an identity crisis or a security crisis, these are probably the three main types, or a combination of those, then middle classes lose their faith in the system to protect them, and then they look for some other solutions. And that's where populists can come. Now, the biggest problem with populists is that they are popular. And in democracy, the way to get to power is being popular. Now, it's very difficult to fight with complicated messages and long-term solutions against messages that are short-term and promise salvation in a minute. So usually the difficulty for populists can only last long if the economic conditions suddenly turn better. It's actually happening in Europe now on the back of quantitative easing. Each government is floating, whether populist or not, is floating quite well because now the whole of Europe is growing at its fastest pace in many years. And especially our countries in Central and Eastern Europe are growing even faster, mostly on the back of German export plus a growing consumption. So these models seem to be successful, not necessarily because of good economic governance, that's because of the whole wave, the tide is rising. The problem with populism is when things get more difficult, it's very difficult to maintain that popularity.
And that often leads to the populist governments trying to escalate things. There is a very strong trade-off between providing welfare to people. If you can't do that anymore because the economy is turning in the wrong direction, then the trade-off is then provide them identity, stronger and stronger identity, because identity short-term can replace welfare. That's what you see in Russia. I think when President Putin returned as president, he realized that he cannot continue with the economic growth that he did in his first two terms. So he turned to identity politics, nationalism and aggression to stabilize his popularity. That's outside the borders of the European Union. And my concern with populism is not that it's popular, but whether it can bring solutions long-term and whether it can bring solutions without stay in power without escalating and leading to all kind of clashes, conflict, and deterioration in our common system. Odpowiedź dała już oczywiście historia. Populiści są w stanie zaproponować rozwiązania na krótką metę, tylko że właśnie wtedy, kiedy te rozwiązania bardzo proste odpowiedzi na trudne pytania dają, to zwyciężają. No i doprowadzają do degrangolady, do nieporządku, który trzeba potem posprzątać. Kiedy pan mówił, panie premierze, o klasie średniej, to ostatnio w Polsce jest takie modne sformułowanie, że polską klasę średnią dzieli od bezdomności dokładnie dwie raty kredytu, że ta klasa średnia wcale nie jest taka silna finansowo właśnie i w związku z tym czasem może być podatna na te populistyczne wpływy, ale to już zupełnie na marginesie. Ale czy my wiemy dzisiaj w Unii Europejskiej, w jaki sposób zapewnić to, o czym Pakt dla Europy mówi, czyli kwestia wzrostu gospodarczego, a jeżeli będziemy mieli ten wzrost gospodarczy, daj Boże, na większym poziomie niż teraz, bo jest zielono, ale ta zieleń może być jeszcze bardziej zielona, czy jesteśmy w stanie zapewnić sprawiedliwy, zrównoważony, może tak, to lepsze słowo, zrównoważony podział tego bogactwa, które jesteśmy w stanie wypracować zamiast wzrostu gospodarczego? Czy jesteśmy w stanie niwelować nierówności, praprzyczynę także sukcesu populistów? I think the number one issue is jobs everywhere in Europe. And the biggest problem with the crisis was it was killing off jobs by the millions in Europe. But recently, in the last few years, on the back of a stronger growth, jobs were returning to most parts of Europe. It's interestingly, it's much less of a problem in our countries, because partly because so many young people from our countries have went to work in the West, which is a big loss. It's a huge problem for us, but a different kind of problem than in the countries where there is a huge unemployment. For us, the biggest problem is the brain drain, the loss of that workforce, which can lead to a demographic catastrophe. Because if those young people who are well-educated or very entrepreneurial go and stay there long-term, then they will not have children in Poland, in Hungary, in our countries. And our demographic decline can accelerate it very quickly. So for us, that's the biggest problem. So when we talk about redistribution of goods or welfare, is how can we create an environment from the welfare point of view, but also from the political point of view in our own countries, that we can bring those young people back to have babies here and maintain our countries in the brain and the workforce sense. That's probably the number one issue that, speaking from Hungary, but I think probably in a broader sense for the region. That's the number one issue that we need to tackle in our economic and social policy. Bardzo dziękuję, panie premierze. Pan minister Szymański o populistach, o przywódcach, przypomnę, o wartościach, o korzyściach, ale to, o czym mówił pan premier, czyli ten drenaż mózgów, tak to się teraz określa w literaturze, też niezwykle istotny z punktu widzenia Polski, chociażby ostatnio kazus lekarzy, którzy wybierają pracę za granicą ze względu na większy komfort i większe pensje. Ale też kilka kamyczków do ogródka ze strony ministra Trzaskowskiego, więc zapewne nie omieszka się pan odnieść. Wydaje mi się, że faktycznie to byłoby racjonalne, żeby się odnieść, by nie przyspieszyć końca naszej kariery politycznej na własne życzenie. Ale mówiąc poważnie, to ja jestem mile zaskoczony, że w tej dyskusji, ale także w tym raporcie jest wyraźnie wskazane coś, co jeszcze kilka lat temu, w szczególności w środowiskach, które niejako zawodowo zajmują się
integracją europejską było mało przyjmowanym poglądem. Mianowicie mamy tutaj wyraźną sugestię, może nie jest to mocne stwierdzenie, ale sugestię, żeby odrzucić akademizm integracji europejskiej. Jest to w raporcie, zabrzmiało to w wystąpieniu ministra Trzaskowskiego, podobnie jak zabrzmiało coś, co jest według mnie jeszcze ważniejsze w tym wszystkim, mianowicie przekonanie, że projekt europejski musi być obroniony w otwartym polu debaty publicznej, że nie możemy pozwolić sobie na to, by prowadzić debatę o wykluczającym charakterze. I w tym sensie słowo populizm czy populiści jest słowem bardzo ryzykownym, bo dokładnie o kim mówimy, kogo mamy na myśli. W latach 80., 90. mogliśmy mówić o bardzo wąskich zjawiskach jakiegoś buntu społecznego czy niezadowolenia o charakterze skrajnym i być może wtedy można było się zatrzymać na takim dość uogólnionym, właśnie wykluczającym sformułowaniu, to populiści, nie ma sensu rozmawiać, porozmawiajmy o poważnych rzeczach. Ale w kraju jednym, drugim założycielskim, w którym te zjawiska buntu społecznego, czy to lewicowego, czy prawicowego, najczęściej ostatnio prawicowego, sięgają 30-40%, czy nadal możemy poprawiać sobie samopoczucie i mówić, że to jest wypadek przy pracy komunikacyjnej, musimy lepiej im to wytłumaczyć, to jest nic istotnego. Wydaje mi się, że to jest coś istotnego. I to, że w przypadku polskiej klasy średniej faktycznie znaczna jej część jest pod presją ryzyka utraty tego statusu, trudem uzyskanego, od czego dzielą te dwie raty kredytu, to jest dobrze powiedziane. Z innych powodów stało się również na Zachodzie. Przecież główną ofiarą, to jest w wielu pracach wskazane, główną ofiarą zmian, przyspieszenia globalizacji w krajach ustabilizowanej demokracji była właśnie klasa średnia, która na pewnym etapie, będąc wcześniej ostoją stabilizacji politycznej, przewidywalności i tego inwestowania w coś więcej niż tylko wąsko pojęty interes, stała się fundamentem społecznego buntu. Kiedy przyjrzymy się stratyfikacji wyborczej różnych ruchów buntu społecznego, nie chcę wchodzić w poszczególne przypadki, zobaczymy, że tam jest bardzo silnie widoczny element nie wyzutej z własności klasy robotniczej, nie przedmieść, tylko spauperyzowanej klasy średniej, ale tej klasy, która przeżywa pewien egzystencjalny problem. Widzi, że ten system, który sobie zbudowaliśmy, jest jakiś niestabilny, obiecywaliśmy coś innego. W tym sensie możemy powiedzieć, że przedziera się świadomość, że za drzwiami ktoś puka. No. To, co jest złe w tym, to przekonanie, że możemy uznać, że to nic istotnego, bo tam pukają populiści. Nie, tam są różni ludzie. Brexit to pokazał z największą siłą. Ci ludzie, którzy głosowali za wyjściem z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to była grupa bardzo różnych ludzi. Tam faktycznie było mnóstwo ludzi, których opinie, powiedzmy, nie były specjalnie dobrze umotywowane, prawda? Były uogólnione, agresywne, całkowicie pozbawione sensu, powiedzmy sobie szczerze. Ale czy tylko takie opinie stały za Brexitem? Czy 50% głosujących w tym referendum to byli ludzie, którzy postradali zmysły? No wydaje mi się, że to jest teoria troszeczkę zbyt komfortowa, prawda? To jest zwalnianie się z obowiązku zrozumienia tego problemu, który dotyczy nas wszystkich, nie tylko Wielkiej Brytanii. Myślę, że jedną z mądrzejszych książek, przynajmniej których ja czytałem, nie czytam ostatnio zbyt wiele książek niestety, to na temat Brexitu, ale które pokazuje uniwersalne elementy, to jest Road to Somewhere Goodharta. Goodhart był jednym z intelektualnych patronów bleryzmu, w ostatnim czasie przesunął się w kierunku szeroko pojętego obozu konserwatywnego, ale napisał jedną z ciekawszych rzeczy na temat tego, dlaczego tak wielu ludzi stwierdziło, że już czas odjechać z Unii Europejskiej. Główną jego tezą jest to, że ludzie, którzy przynależą gdzieś, do somewhere, to jest zawsze w społeczeństwie zdecydowana większość. I to nie oznacza, że są ksenofobami, faszystami, trybalistami, jak się dzisiaj ostatnio mówi w międzynarodowych mediach. Nie, po prostu chcą należeć do jakiejś wspólnoty. Jeżeli coś tą wspólnotę podmywa, to zaczynają reagować nerwowo. To jest ludzka rzecz. Wydaje mi się, że ci, którzy w sobie wciąż przechowują technokratyczny miraż globalnego społeczeństwa związanego tylko z jednostek, jednostek, które mogą pracować i żyć w każdej części świata, bo mają ten typ edukacji, ten typ zdolności, że mogą się włączyć w każdy element rynku pracy i każdy element geograficzny, to jest zawsze mniejszość. A budujemy świat, który jest bardzo wygodny dla tej części. Według Goodharta w Anglii dzisiaj to jest około 20%, czyli to jest bezprecedensowo i tak, ale to jest wciąż zdecydowana mniejszość. I stwarzamy poczucie ryzyk nieokreślonego problemu,
nieokreślonego braku kontroli dla 80%, które chce gdzieś należeć. I to jest głębszy pokład nieufności wobec procesów, których uczestnikiem jest również Unia, ale nie tylko Unia. W tym sensie Unia tutaj nie jest wyjątkiem, jest tylko najbardziej może jaskrawym przejawem tego. Unię jest łatwiej podważyć, niż podważyć porządek polityczny w państwie X. Tego nie można zrobić, znaczy nie tak łatwo. Ale pan, panie ministrze, mówi o tym poczuciu wspólnoty na takim poziomie tożsamościowym, że jesteśmy zwierzętami stadnymi, musimy gdzieś przynależeć, jako indywidualne jednostki nie czujemy się dobrze. Czy to jest jakieś takie inne rozumienie, może nie wiem, fromowskie, że część, duża część społeczeństwa bardzo chętnie odda wolność za poczucie bezpieczeństwa, że ta wolność, ta możliwość samorealizacji niczym nieograniczona nie jest tak ważna jak sprawy bytowe. Nie chce się bać, chce mieć poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że to zbyt modelowe. Człowiek słusznie oczekuje właściwej dla siebie mieszanki wolności i bezpieczeństwa. To nie jest coś za coś. Ta wspólnota może się wyrażać w rzeczach wielkich i bardzo zagregowanych, takich jak naród, ale może się wyrażać w czymś znacznie bardziej, i to w Wielkiej Brytanii myślę jest bardzo widoczne, w czymś znacznie węższym, takim jak wspólnota lokalna, shire. To, co swego czasu w polemicznej bardzo dyskusji telewizyjnej powiedział Nigel Farage, poza wszystkimi fundamentalnymi zarzutami wobec Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości i tego, kto tam tak naprawdę rządzi, prawda? Wtedy myślę, że miał na myśli przewodniczącego von Rompuya, oprócz wielu różnych fundamentalnych zarzutów, powiedział jedną rzecz banalną, ale która jest według mnie znacznie ważniejsza. Powiedział, że bardzo wielu Brytyjczyków ma dosyć sytuacji, w której wraca do lokalnego pubu, a tam dominującym językiem jest łotewski albo polski. To jest banalne spostrzeżenie, wydaje mi się, że w sumie skandaliczne pobłogosławienie, ale w gruncie rzeczy, no w gruncie rzeczy coś w tym jest, prawda? Że ludzie na dłuższą metę, nawet jeżeli spytani nie są kosmopolitami, tak? Nie rodzą się kosmopolitami, prawda? I chcą mieć takie zakątki swojego życia, w których czują się bardziej u siebie. I to nie może być tylko dom rodzinny, prawda? To jest również sfera publiczna. O sferze publicznej dzisiaj dużo mówimy, prawda? O tym, kto sferą publiczną powinien zarządzać, prawda? Czy tylko rynek, handel, usługi, czy też to jest miejsce realizacji działań, czy też intencji wspólnotowych. I to jest najgłębszym pokładem nieufności wobec również Unii, nie tylko Unii. Jeżeli nie odpowiemy na to, jeżeli nie osadzimy projektu europejskiego w rzeczywistości politycznej, takiej jaka ona jest, możemy się z tym nie zgadzać, ale taki jest człowiek, mi się to dość podoba, przyznam, dość to rozumiem. Jeżeli nie osadzimy tego w rzeczywistości politycznej państw członkowskich, demokracji narodowych, to projekt będzie miał problem. To jest do ożenienia, to jest do pogodzenia. Tylko trzeba wrócić do rzeczywistości takiej, jaka ona jest, nawet jeżeli ona jest niedoskonała. I ostatnia konkluzja polityczna. To oznacza, że musimy być gotowi na to, żeby projektowi europejskiemu nie dawać każdego zadania do wykonania. Słusznie jest tutaj wskazane, że jeżeli projekt europejski będzie obiecywał rzeczy, których nie może wykonać, to będzie oskarżany dużo mocniej niż państwo. I będzie można go łatwiej sfalsyfikować. Więc zajmijmy się tym, co łączy, wybierzmy instrumenty, które łączą i przestańmy się zaklinać na kropeczka, duże, panie ministrze, na duże zagregowane wartości, że solidarność i tak pan dalej. Pan minister Trzaskowski opuszcza już fotel, co oznacza, że opuszcza nie, jeszcze, i nas. Jeszcze mam 3 minuty. Ale jeszcze, gdybym mogła poprosić, bo będzie pan adwocem pana ministra Szymańskiego, ale chciałabym też panu zapytać, bo ucieszyłam się, kiedy pan minister Szymański powiedział, że nie chce takiej akademickiej dyskusji. A gdyby byli panowie, to będzie kolejne pytanie. Przez 24 godziny absolutnym władcą Unii Europejskiej, takim, który może podejmować wszelkie decyzje, żaden tam prezydent Europy, król Europy, car, ktoś omnipotentny, to jakie to byłyby 3 decyzje, które mogłyby pchnąć projekt europejski naprzód z nową energią? A teraz proszę. Musiałbym się zastanowić trochę dłużej niż te 3 minuty, które mam, ale może spróbuję na końcu. Znowu, ja nie chcę, bo ton dyskusji jest akademicki, tylko że ja znowu właściwie, i to jest mój problem z ministrem Szymańskim, że znowu wszystko, co minister Szymański mówił przez ostatnie 8 czy 10 minut, ja się z większością tych tez zgadzam. Tylko teraz pytanie, co dalej? To znaczy, jeżeli rzeczywiście tak jest, że te obawy są uzasadnione w części, że część klasy politycznej europejskiej nie do końca dobrze czytała te obawy większości społeczeństwa, że na przykład Brexit, no to właśnie było takie podejście trochę aroganckie, no jak to, wy nie rozumiecie, że Unia Europejska jest czymś tak doskonałym, no to trudno, to sobie idźcie, w ogóle nie dość, że aroganckie, to jeszcze właśnie pozbawione kompletnie cierpliwości. To oczywiście zgadzam się, że błąd, znaczy te sprawy były nierozpoznane, nikt się nie próbował nad nimi pochylić. Tylko teraz pytanie, jaka jest recepta polityków?
To znaczy, jeżeli, i tutaj no, nie da się nie wejść na podwórko polityczne, a mianowicie czyja to jest wina, że zamiast próbować się pochylić nad tym, pewnego rodzaju stereotypy się tylko i wyłącznie umacnia i jakby powoduje się, że Unia Europejska jest przedstawiana jako coś złego, co kompletnie nie jest w stanie odpowiedzieć na nasze dzisiejsze oczekiwania. Czy byśmy wracali do tezy, że establishment się odkleił od społeczeństwa? No, ale znaczy, o ile ja jestem się w stanie zgodzić z tą częścią rozumowania, że na pewno nie wsłuchiwaliśmy się w nasze społeczeństwa na tyle, ile powinniśmy i była właśnie ucieczka do jakichś dogmatów i tu jest zgoda, o tyle... Teraz, czy klasa polityczna pokaże pewną odpowiedzialność i powie, większość problemów, jakie mamy, to nie jest problem Unii Europejskiej, to jest problem globalizacji. Nie da się nie rozmawiać o imigracji, nie da się odwrócić tyłem do tego problemu, tylko trzeba sobie jasno powiedzieć, że czym będziemy bogatsi, tym będziemy mieli większy problem imigracji, musimy coś z tym fantem zrobić, musimy być odważni. Nie da się nie odpowiedzieć na pytanie, że jeżeli chcemy, żeby Unia się nie rozpadła i żeby nie była kwestionowana solidarność, to państwo, które ma solidarność wpisana w swoje DNA, musi taką solidarność pokazać i musi być odważne. I tak dalej, to znaczy pan minister Szymański akurat nie należy do tych hunwejbinów, tych politycznych, których mamy dzisiaj w Polsce, ale proszę zobaczyć, czy oni pomagają w załatwieniu tych problemów, czy nie. Znaczy mówiąc o tym, że Unia Europejska jest delegitymizując Unię Europejską, mówiąc tak naprawdę, że komisarze nie mają kompetencji, że są oderwani od rzeczywistości, że tak naprawdę ci uchodźcy, którzy przyjechali do Polski, to tylko by przynosili tutaj choroby, bo nie chcę używać twardszych słów, które były używane przez niektórych posłów dzisiaj rządzącej partii. I jakby na tym polega problem, żeby wyjść poza polskie podwórko, bo nie chcę tylko, żeby znowu to była dyskusja tutaj polsko-polska. Ale problem polega na tym, że jeżeli w ten sposób, jak minister Szymański, definiujemy problemy, no to z jednej strony rzeczywiście establishment Unii Europejskiej musi być gotowy do wejścia w reakcję i w rozmowę szczerą z obywatelami, nie narzucać im po prostu swoich rozwiązań bezrefleksyjnie, ale z drugiej strony spoczywa olbrzymia odpowiedzialność na elitach politycznych, żeby nie wpadać w totalny populizm, żeby nie zrzucać całej odpowiedzialności na Unię Europejską, żeby nie udawać, że nic nie jest naszym problemem, tylko wszystko jest problemem jakiejś zgniłej elity w Brukseli, tylko żeby podejść do tego otwarcie, odważnie, biorąc pewną odpowiedzialność i nie podgrzewając tych nastrojów. I żeby nie było tej dychotomii, my, oni, bo to no też często wszystkim obserwujemy. Oni, źli oni i my, czyli w takiej opozycji, że my nie jako część Unii Europejskiej, tylko jakieś ciało, które jest na zewnątrz, wobec Unii Europejskiej. Chodzi mi tylko o to, reasumując i przepraszam Państwa, że muszę iść, ale naprawdę mamy głosowania za 15 minut. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli rzeczywiście drażni nas to, że elity w Unii Europejskiej często nie chciały wejść w debatę, uważały, że tylko pogłębianie integracji nas zbawi, a że każdy, kto tego nie rozumie, to nie dorasta do tej nowej europejskiej demokracji. Jeżeli nas to wszystkich drażni, myślę, że tutaj pewnego rodzaju rozdrażnienie podzielam z ministrem Szymańskim, ale to oznacza, że to powinno zmusić elity polityczne do tego, żeby być jak najbardziej odpowiedzialnymi, żeby tych nastrojów nie podgrzewać, tylko żeby próbować się wspólnie zastanowić, co możemy razem zrobić i przede wszystkim, żeby nie negować najważniejszych wartości poprzez swoje zachowanie praktyczne, najważniejszych wartości, na których jest zbudowana Unia Europejska. Bo jak ludzie przestaną wierzyć w wartości, to się naprawdę wszystko rozpadnie. Dlatego, że dzisiejszy problem Unii Europejskiej w tej dyskusji akademickiej zawsze był input output legitimacy, czyli kwestia instytucji, które są słabo legitymizowane z różnych względów, ale Unia zawsze się broniła tym, że funkcjonuje, prawda, że działa, że jednak ludzie mają takie poczucie, jest wartość dodana. Dzisiaj sporo naszych obywateli ma takie poczucie, nie do końca działa, prawda, a niektórzy nawet powtarzają, że imigracja to problem Unii, niestabilność to problem Unii, co jest bzdurą, bo to jest problem geopolityki, a nie Unii Europejskiej. Unia Europejska pomaga w rozwiązywaniu tych problemów. Tylko teraz pytanie, co na ta klasa polityczna. Jeżeli klasa polityczna przyjdzie i powie, będzie podgrzewać te nastroje, powie, dokładnie tak, to wszystko Unia, złe elity, zamiast powiedzieć, hej, hej, mamy problemy, ale rozwiążemy je tylko wspólnie, ale wspólnie pokazując odpowiedzialność i solidarność, a nie odwracając się plecami do tego wszystkiego i tylko i wyłącznie podgrzewając te nastroje, czego nie robi pan minister Szymański, ale co z przykrością stwierdzam, robi większość polityków jego partii. A co zrobiłby panie ministrze, ale jeszcze kluczowe pytanie, co zrobiłby Rafał Trzaskowski wszechmogący w ciągu 24 godzin? Na szczęście nie jestem wszechmogący. Trudne pytanie. Ja bym się pewnie skupił na tym, żeby polityki...
odpowiem ogólnie, bo nie chcę wchodzić w banały, ale ponieważ problemem Unii Europejskiej jest to, że politki przestały działać, bym się zastanowił nad podjęciem odważnych działań, żeby dwie czy trzy polityki, na które oczekują najbardziej obywatele, zaczęły funkcjonować. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest dobrym przykładem, gdzie podjęliśmy bardzo, bardzo odważne decyzje. I drugą kwestią, ja myślę, że jest kwestia budżetu. I może na tym skończę. Nie ma takiej sytuacji, że ze zwiększoną liczbą zadań, z tym, że mamy utrzymać solidarność i Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, że ten budżet będzie mniejszy albo taki sam. Po prostu powinniśmy sobie jasno powiedzieć, chcemy silnej, dużej Unii Europejskiej z ambitnymi zadaniami, ten budżet musi być większy. Koniec, kropka. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Rad Trzaskowski był z nami, podziękujmy oklaskami posłom na Sejm także. A my wracamy do dyskusji w nieco węższym gronie. Panie ministrze, będzie pan chciał się odnieść do tych naruszeń czy niewłaściwego traktowania artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej, bo tak to w skrócie można byłoby powiedzieć, co przed chwilą referował minister Trzaskowski. No, mam wrażenie, że minister Trzaskowski skoncentrował się na solidarności jako zasadzie politycznej Unii, a niekoniecznie wartości, tak jak one są sformułowane w artykule 2. I to jest warte głębszej uwagi, bo nie ulega wątpliwości, że solidarność jest wartością w ogóle stosunków międzynarodowych, a w szczególności takiej organizacji jak Unia Europejska, która jest bardzo gęstą organizacją międzynarodową o wielu zależnościach. Tylko, że ta solidarność, czy to w zakresie budżetu, czy to w zakresie odpowiedzialności strategicznej za nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, ona zawsze ma swoje granice. Nie ma solidarności w Unii Europejskiej, która byłaby niezdefiniowana, bez granic. Jeżeli mamy solidarność ucieleśnioną w budżecie Unii Europejskiej, to wiemy, że po pierwsze musimy zapłacić składkę, po drugie możemy wydać pieniądze unijne tylko na te projekty, które reprezentują cele europejskie, a nie jakiekolwiek. To nie jest system redystrybucji zapomogowej, to nie są programy pomocowe, to są programy na realizację celów europejskich w danym państwie. Ale uważa pan, panie ministrze, że solidarność jako taką, jako wartość da się ująć w regułach, w twardych zapisach, w przepisach? Tak. Tak, znaczy jako zasada możemy zgodzić się, że ona jest bardzo ważną zasadą stosunków międzynarodowych, natomiast... Musi być uregulowana. Natomiast w praktyce zawsze jest uregulowana, prawda? Znaczy nie mamy żadnej implementacji zasady solidarności w jakiejkolwiek polityce Unii, która byłaby klauzulą generalną. Tu postępujemy solidarnie, kropka. Nie, no wiemy co, na co się umawiamy, na co się nie umawiamy. Na przykład umawiamy się w polityce zagranicznej na stosunkowo niewiele, prawda? A reguła działamy wzajemności? Wspólnie, powiedzmy raczej staramy się działać wspólnie. Wraz z planami wzmocnienia polityki obronnej, do których Polska przystąpiła, i to a propos uwagi na temat odwagi, to nie jest prawda, że obóz rządzący chce tylko i wyłącznie utrwalać stereotypy negatywne na temat Unii. Polityka rządu nie potwierdza takiej odważnej i dość agresywnej tezy. Wręcz przeciwnie, zdecydowaliśmy się na to, żeby, co nie było takie oczywiste, jeszcze parę lat temu plany takie jak PESCO byłyby bardzo kontrowersyjne, nie tylko w Warszawie, w wielu innych stolicach. Zdecydowaliśmy się na wsparcie PESCO i na aktywne zaangażowanie w ten projekt. Zdecydowaliśmy się na samym początku na dość silne wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej, co znowu parę lat temu w żaden sposób nie było oczywiste, ponieważ dotyka to tak delikatnej kwestii suwerenności jak ochrona granic. Dzisiaj Polska jest jednym z czołowych państw zaangażowanych na granicy zewnętrznej i jesteśmy otwarci na rozmowę na temat dalszego wzmacniania Frontexu. Chcielibyśmy, żeby Frontex, który jest w Warszawie, odgrywał coraz większą rolę, bo widzimy wartość dodaną w tym. To nie jest konsekwencja myślenia w kategoriach modelu akademickiego, tylko to jest konsekwencja myślenia w kategoriach potrzeb. Mamy potrzebę w postaci ochrony granicy zewnętrznej, jesteśmy skłonni do zmiany, nawet regulacyjnej zmiany w tej sprawie. W kwestii migracji, tu również od początku tej kadencji parlamentu rząd zbudował zdolność do asygnowania do tej pory niespotykanych kwot na cele, które już nie mają związku z naszym bezpośrednim otoczeniem, sąsiedztwem. Do tej pory pieniądze pomocowe polskie, słusznie zresztą, były lokowane w szczególności w krajach Europy Wschodniej, sąsiedztwa wschodniego i krajach Azji Centralnej, gdzie widzimy swoje bezpośrednie interesy. Dzisiaj znaczna część, większość absolutna pieniędzy idzie tam, gdzie są faktycznie europejskie zmartwienia. Nasza składka do Economic Resilience Initiative jest aktualnie, jak do tej pory, mam nadzieję, że będzie więcej wpłat, jest największa wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, więc aż tak biało-czarny obraz jest absolutnie nie do utrzymania. Natomiast najważniejsze z teoretycznego punktu widzenia, bo często ten problem wraca, jest to, że zasada solidarności, która jest ważną zasadą stosunków międzynarodowych,
nigdy nie jest pozostawiona jako klauzula generalna. Jest zawsze zdefiniowana od do. Jest paradygmatem naszego działania i dlatego angażujemy się we wszystkie obszary zewnętrznej polityki migracyjnej. Wykazujemy daleko idące zainteresowanie tym, natomiast nie jest prawdą, że zasada solidarności działa jako zasada niezdefiniowana, bez granic. Tylko i każdy się, mi się tego trzyma, bo to daje nam poczucie też pewności, że nie umawiamy się na cokolwiek. My się umawiamy na coś bardzo konkretnego i politycznie umawiamy się na to, że będziemy się starali, żeby ten zakres poszerzać. Ja rozumiem, panie ministrze, że reguła wzajemności, którą klasycznie opisywał Robert Cialdini, ona dotyczy stosunków międzyludzkich i jest taką niezbywalną zasadą rządzącą naszymi relacjami jednostek ze sobą. Ale tak jak słuchałam ministra Trzaskowskiego, to miałam wrażenie, że on mówi w ten sposób. Skoro jedni popierają sankcje wobec Rosji, chociaż wojna na Ukrainie ich nie dotyczy, na przykład tacy Hiszpanie, Włosi, są daleko, to my musimy, czy powinniśmy poprzeć relokację uchodźców, czy uczestniczyć w tym mechanizmie przyjmowania migrantów, bo chociaż nas to nie dotyczy, bo z Afryki Północnej nie docierają do nas, tylko właśnie do włoskich wybrzeży, no ale na tej właśnie zasadzie wzajemności. Oni pomagają na sprawach, które ich zupełnie nie dotyczą i które, wobec których mogą takie dezinteresmą prezentować, wobec czego my też możemy zaprezentować wobec migrantów dezinteresmą, bo oni nas nie dotyczą, ale powinniśmy, chcąc w przyszłości także uzyskać poparcie dla naszych żywotnych interesów czy problemów. To są dość dowolnie wybrane przykłady. Zgoda, że być ale może... prawdziwe. Być może w hiszpańskim myśleniu politycznym mogłaby narodzić się taka myśl, że sankcje wobec Rosji mają zupełnie neutralny charakter z punktu widzenia hiszpańskich celów. Natomiast to jest na inne seminarium temat, czy podmiotowość, rosnąca dzisiaj podmiotowość Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa zbiorowego jest na rękę Hiszpanii, czy też nie jest na rękę. Wydaje mi się, że powinniśmy porównywać w tym samym silosie tematy, a nie w różnych silosach. Co więcej, to prawda, że Polski nie dotyczą bezpośrednie skutki kryzysu migracyjnego na Morzu Śródziemnym, ale my tam jesteśmy obecni. Czy polskie wojsko, polska Straż Graniczna, polskie pieniądze tam są obecne i w ten sposób wykazujemy solidarność i wydaje się, że to jest proporcjonalne i symetryczne. Czepianie się tego jednego wątku, całkowicie nieskutecznego mechanizmu relokacyjnego, który był pilotażem w stosunku do tego, co ma być dzisiaj, jest politycznie już dzisiaj zbyt kosztowne. I to jest bardzo dobra ilustracja mojej zasadniczej tezy, że jeżeli chcemy osadzić Unię Europejską w rzeczywistości państw członkowskich, to musimy się pogodzić na to, że musimy razem ustalać cele, tak żeby nikt nie miał poczucia, że jest do czegoś zmuszony i razem dobierać środki. Wtedy być może wszyscy razem będziemy się czuli w Unii po prostu komfortowo. I nie będziemy musieli robić łamańców, takich jak w trakcie kampanii brexitowej, wyszukiwać negatywne argumenty stworzone na podstawie strachu, by być w Unii, tylko będziemy mieli pod ręką każdy z nas trzy albo więcej argumenty pozytywne, że w Unii warto być, bo dzisiaj w Polsce tego problemu nie mamy, bo mamy długą listę powodów, dla których warto być w Unii. Ale w bardzo wielu państwach założycielskich pierwsze skojarzenia z Unią są negatywne. I to jest niepokojące, bo to jest fakt społecznie doniosły, że trzeba się skupić, wysilić, żeby publiczności podsunąć powody, dla których warto być w Unii. Mamy wybory we Włoszech, myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Korzyści wynikające z rynku wewnętrznego dla takiego handlującego kraju jak Włochy są nieprawdopodobne, podobnie jak dla Polski zresztą. Przekraczające dalece jakieś składki, jakieś transfery bezpośrednie, nieprawdopodobne. A mimo to Beppe Grillo ma bodajże drugi wynik w sondażu. To nie jest tylko Beppe Grillo. To jest coś, co podmywa całą klasę polityczną. Coś, co się stało również we Francji. Przecież problem francuskiej polityki dzisiaj nie polega na tym, że mamy bardzo dużo, czy mieliśmy bardzo duży, a mamy średni front narodowy. Front narodowy emanuje swoim protekcjonizmem na całość klasy politycznej. Zresztą tam się dość dobrze to przejmuje chyba. Może tu postawimy kropkę. Dobrze. Ja wrócę do pana ministra jeszcze z moim pytaniem o to, co pan minister by zrobił, gdyby miał większą władzę niż wiceszef polskiej dyplomacji, ale teraz proszę o to odpowiedź pana premiera. Czy są już takie recepty, które polityk jest w stanie podać na tacy tu i teraz? Należałoby zrobić po pierwsze, po drugie, po trzecie. I think what we have to realize is the European Union decision making, which you discussed already, is very unique because it's driven by a consensus of 28 or now 27 countries. It's very slow and always imperfect. So every decision,
every big decision in Europe's history was imperfect and suboptimal. Politicians from governments easily go for the popular decision and leave behind parts of a decision which are necessary but not popular. I'll give you three examples which need to be corrected now. We have created a monetary union without a fiscal union. It's obvious that you need the other part to stabilize the first one. We have brought down all the internal borders called Schengen Agreement without establishing a protection and control of our external borders. Now we see the problems. We have created a joint foreign policy and trade policy without establishing our own joint defense force, trusting ourselves on the United States, which is now wobbling, so we are realizing in the face of the Russia threat, we need to finish this process. So if you ask me what would be the three things, I don't think it would be good if Europe had a Tsar. That's a threat, not a wishful thinking. And we may get it if we don't fix our defense. But Europe should really focus on these three things. First, we should fix the economic system, which includes the Eurozone, but it's much more than that. We need infrastructure program which goes beyond borders. We need innovation, we need to fix employment. We need a solidarity by the richer countries like Germany to spend a bit more money so that the poorer parts can also grow. And that's, by the way, a certain special type of German populism which doesn't recognize how big a winner of the Euro and the European Union Germany itself is, the biggest winner in terms of economic sense as well as German reunification. So that has to be acknowledged. So that's the economic part. You need to fix that, and the elements are there in the paper, in the grand deal, in preparation between Macron, Merkel, and hopefully everybody else. That will come, hopefully. The other two things to fix, we need a Europe, as just Minister Szymański said, we need to fix the European borders. Then the whole migration issue would be much easier to tackle. Honestly, for a country of the size of Hungary to take 1,200 refugees, which is our quota of 10 million people, it's not a big issue if we know there is not going to be another 1.2 million or 120,000. Because that isn't something we could not manage. Now, going back to your question on populists, one of the typical things a populist does is creates an enemy, because an enemy is very useful to unite your voter base. So that's the real danger of populism, because it will create an enemy even if there is no one. And the best enemy is the one that cannot shoot back politically. Brussels is not a political institution. It cannot fire back politically. Refugees, they are not non-politically capable people. George Soros, Fatullah Gulen in Turkey, they are all cozy enemies, difficult for them to shoot back. So I think the migration crisis should be dealt with, but it has outgrown its significance in Central and Eastern Europe. That's not the top issue. I think in Poland, in Slovakia and Czech Republic, people haven't seen probably a single migrant. Maybe I'm exaggerating. So to take 1,000 or 2,000, 5,000 for the size of these countries, it's not a bigger threat. The big threat is if migration becomes uncontrolled, and that's why we need to fix the borders very quickly in a joint effort. The third thing is defense that I would think is the most important to fix. It is very clear that Russia is a re-emerging threat, which we underestimated. There are other threats. To a degree, it combines with the crisis in the Arab world and Northern Africa. And also what happens in the United States these years means we have to stand on our own foot. We have to try to keep as much as possible the relationship with the United States, as the NATO was born, to keep the American ins, the Russians out and the Germans down. Now the Germans are up, luckily, within the European Union, but we need to continue to keep the Russians as a security threat out, and we should try to keep the Americans in, but we can only do it if we are strong enough ourselves. And in that I commend Poland, which has always been spending its 2% of GDP and was focusing on the security issue much ahead of others, including my country. So these are the three things: economy, migration, and defense, that I would fix fastest, because that would be a pan-European goal. Nobody can believe that we, 10 million Hungary, 38 million people Poland, even an 80 million Germany, can stand up alone to China in defense terms to Russia, or in competition terms to India or the United States. Combined, we can do it. So these things we need to do at European level.
There are many other things we don't need to tackle at European level. Culture, national identity, language, religion, these are not at the European issues. These are our national culture issues. They should remain so. We will be stronger like that. Bardzo dziękuję, panie premierze. Za chwilę będą mogli państwo zadawać pytania. Nasi goście będą jeszcze mieli dla państwa kilkanaście minut, ale jeszcze pan minister, czy byłby skłonny wyliczyć te działania, które chciałby podjąć, gdyby mógł? Przewodniczący van Rompuy wyjaśnił, że nie należy odpowiadać na pytania hipotetyczne. Co by było, gdyby? I to jest coś, co wyniosę z tego spotkania na pewno, obok wielu innych rzeczy. To jest stałe moje doświadczenie dziennikarza. Jak pytam polityka o konkrety, to... Grunt, żeby zamknąć ten temat. Zgadzam się również z tym, że gdybyśmy mieli kogoś nawet przez 24 godziny w Unii o tak szerokich kompetencjach, to już nie mielibyśmy Unii. To jest też inny temat. Więc odchodząc od tego pytania, mogę powiedzieć, co jest dzisiaj potrzebne. I być może do tego nie trzeba być carem, żeby to zrobić. Myślę, że potrzebny jest polityczny pragmatyzm, który oznacza nie tylko taką cnotę mieszczańską w postaci praktyczności, ale oznacza również bardzo gorzką rzecz, a mianowicie zdolność do ograniczania swoich aspiracji. Nie można Unii Europejskiej przedstawiać każdego celu, którego nie możemy wykonać, ponieważ się załamie pod tym. Nie możemy sugerować, że Unia ma obiecać państwom członkowskim i ludziom rzeczy, których nie może zrobić, ponieważ się załamie pod tym. Więc byłoby dobrze powiedzieć sobie szczerze, że są rzeczy, które Unia może zrobić i są rzeczy, których Unia nie może zrobić, nawet gdyby było to pozytywne. Wśród tych rzeczy, które Unia może zrobić, z całą pewnością jest ochrona granicy zewnętrznej, co jest niebagatelnym tematem, ponieważ to jest warunek konieczny odzyskania kontroli nad procesami społecznymi, nad migracją. To jest warunek konieczny odbudowy, powolnej odbudowy, bo to się nigdy nie dzieje. Czyli można stracić poczucie bezpieczeństwa z dnia na dzień, odbudować nigdy z dnia na dzień, ale możemy zacząć przy pomocy poważnej kontroli granicy zewnętrznej, ruchu na granicach zewnętrznych, odbudowywać poczucie bezpieczeństwa razem z działaniami w zakresie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Chociaż tutaj też natrafimy, nawet u tych polityków, którzy chętnie powołują się na bezgraniczną solidarność, natrafimy na praktyczne przeszkody. Tą przeszkodą jest oczywisty fakt, że państwa członkowskie mają bardzo różne... Za każdym razem mamy różne potencjały i niechętnie się nim dzielimy, na przykład niechętnie... ...fiskalnym, jak żyjemy w Holandii albo w Niemczech. Pomimo, że to bezpieczeństwo fiskalne, budżetowe jest tak bardzo potrzebne innym. No ale nie chcemy tego zrobić jednym pociągnięciem, bo wiemy, że to dolegliwe, prawda? Politycznie być może nie do obrony. Unia może robić więcej w sprawie bezpieczeństwa zewnętrznego. PESCO jest poważnym pilotażem. Być może przyniesie on efekt. Przyniesie efekt jednakże wtedy, kiedy będzie się dobrze wpisywało w coś znacznie szerszego. Nie ma sensu wracać do budowania europejskiej polityki obronnej i tożsamości obronnej tylko po to, żeby pokazać, jak wiele nas różni ze Stanami Zjednoczonymi. Mam nadzieję, że mamy to za sobą, że ta choroba minęła. Dzisiaj nasze cele bezpieczeństwa są wspólne. Zachód się obroni albo wspólnie, albo się nie obroni. Zachód to jest coś znacznie szerszego niż Unia Europejska. Więc jest kilka zadań, które można wykonać i które się wykonuje, co więcej. Znaczy, według mnie w granicach zewnętrznych mamy duży postęp. I możemy, jeżeli je wykonamy, możemy wrócić i pokazać naszym społeczeństwom, że to działa. Być może nie jest od wszystkiego, być może państwu nie zabezpieczy ubezpieczenia od bezrobocia, bo to trochę drogo może być, ale zabezpieczy państwu to i to i to. Jak zarządzimy tymi oczekiwaniami, będzie łatwiej powiedzieć, że Unię warto utrzymać, że nie ma sensu się na Unii wyżywać, ponieważ problemy, które mamy, nie pochodzą tylko od Unii, pochodzą także od naszych własnych niedoskonałości państwowych, pochodzą z zewnątrz, od tego świata, który nie zawsze jest nam przyjazny. Tylko wtedy unormujemy tą dyskusję. To wymaga jednak zdolności do samoograniczenia się, pogodzenia się z tym, że są ograniczenia tego projektu, że również w doborze środków, tak jak w przypadku polityki migracyjnej, są granice i musimy się pogodzić z tym, że są ograniczenia, z którymi musimy jakoś żyć. One nie są takie straszne tak swoją drogą. I tu kropka, panie ministrze, bo czas na pytania od naszych zgromadzonych, naszych gości. Bardzo proszę, żeby to były pytania krótkie, zakończone naprawdę znakiem zapytania, żeby to nie były wystąpienia, monologi, tylko bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Krótko i kończę znakiem zapytania, panie ministrze, do pana ministra Szymańskiego. Ja na początku pańskiej wypowiedzi odniosłem wrażenie, że ta Unia Europejska to jest, panie ministrze, gdzieś na Księżycu. Unia Europejska jest tutaj, gdzie my jesteśmy. Od Odry, Nysy Łużyckiej, aż po linię Bugu. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Druga, to o populistach, panie ministrze, to jest o partii, której i o rządzie, w którym pan zasiada. Niestety, to jest prawda. To jest bardzo niebezpieczne. Ale pytanie zasadnicze moje dotyczy jednej ważnej kwestii, ponieważ ja pamiętam i wcześniejsze rządy Prawa i Sprawiedliwości i ocenę w Unii Europejskiej. Wilfried Martens, Helmut Kohl, Hans-Gerd Peterik, to są politycy, którzy w swoich wspomnieniach, jak piszą o pańskim rządzie, piszą o Jarosławie Kaczyńskim, to wychodzi z nich prawdziwy strach i przerażenie. Myślę, że ten strach jest realny, ale pytanie jest następujące. Mówimy tutaj o tym, co zmienić. Mówimy tutaj o tym, co zrobić, żeby Unia Europejska była lepsza, żeby lepiej działała. Pański rząd, w którym pan jest wiceministrem, przez 2 lata niczego Polsce nie zaproponował, niczego Europie nie zaproponował. Wy jesteście znani tylko z wojny pozycyjnej. A gdzie jest pytanie? Bo pytanie ja słyszę jest stwierdzenie. Następujące. Co państwo proponujecie Europie, żeby działała lepiej? Może chociaż jakiś kongres typu kongres haski z 1948 roku. Proste pytanie. Co państwo proponujecie? Dziękuję bardzo. Co państwo proponują, żeby Unia Europejska działała lepiej? Było kilka komentarzy i jedno pytanie. Do komentarzy się nie będę odnosił, ponieważ spędziliśmy ostatnie 90 minut tłumacząc, że jest inaczej, więc trudno mi powtarzać to wszystko. Natomiast ostatnią rzeczą, którą byśmy proponowali Europie, to kongres haski jeszcze raz. Mamy kongresy haskie raz na 2 miesiące, wystarczy. Natomiast to, co proponujemy w zakresie agendy politycznej, to było w ostatniej fazie mojej wypowiedzi. Bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, wspólny rynek. Polska jest jednym z tych krajów, który zabiega o to, żeby wspólny rynek nie tylko nie padł pod falą protekcjonizmu, która unosi się z innych stolic, na które pan nie zwrócił uwagi, jak rozumiem, z grzeczności. Polska jest zainteresowana nie tylko obroną tego wspólnego rynku, ale i dokończeniem tego wspólnego rynku. Jesteśmy jednym z bardziej aktywnych uczestników debaty o rynku cyfrowym, debaty o opodatkowaniu w Unii Europejskiej, w szczególności pod kątem sektora cyfrowego, więc wydaje mi się, że tych inicjatyw jest dość dużo, ale być może one panu umknęły. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Mam pytanie do Andrzej Kostaczyk, mam pytanie do pana ministra Szymańskiego. Pytanie bez komentarza. Panie ministrze, w programie Prawa i Sprawiedliwości od lat, od samego początku, a może jeszcze dłużej, prezentowali państwo taką dużą nieufność do instytucji unijnych. Do instytucji unijnych. Uważając, że w instytucjach unijnych sprawa polska, interesy polskie zawsze będą przegrywać. No i sprzeciwstawialiście państwo w swoim planie politycznym, unijnym, polityki unijnej, no zasadę gry na płaszczyźnie państwowej, czyli Rady Europejskiej Interesów Państwowych. Czy w świetle ostatnich wydarzeń, no przynajmniej tych 2 ostatnich lat, czy pan minister, czy to podejście uległo jakiejś zmianie? Czy jak to w gabinetach na Szucha dzisiaj te sprawy widać? Czy Komisja Europejska, czy Rada Europejska? Gdyby podejście wyglądało tak, jak pan je zreferował, to faktycznie musiałoby ulec zmianie. Natomiast myślę, że to, co mówiliśmy na temat kształtu architektury instytucjonalnej Unii Europejskiej, to był zawsze, dzisiaj bardziej aktualny niż wcześniej, postulat lepszej legitymizacji procesu. To jest poniekąd też a propos poczucia współwłasności po stronie opinii publicznej. Legitymizacja procesu europejskiego jest palącą potrzebą i myślę, że powie to znacznie szersze spektrum polityków i w Polsce, a w szczególności za granicą, niż tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości. Unii Europejskiej potrzebne są wszystkie te instytucje i właściwa równowaga tych instytucji. To prawda, jesteśmy przekonani, że w szczególności w czasach kryzysów proste zarządzanie traktatem przez Komisję czy Parlament to za mało. Potrzebna jest odpowiedzialność państw członkowskich, dlatego tak częste spotkania Rady Europejskiej.
Dlatego tak duża rola, rosnąca rola Rady Europejskiej, konkluzje już dawno przestały być ogólnymi wskazaniami, zaczęły być coraz bardziej szczegółowymi receptami na to, w jaki sposób wyjść z trudnych sytuacji. Im więcej sytuacji kryzysowych, tym rola państw musi rosnąć, bo ich odpowiedzialność musi rosnąć. Proces europejski przestał być rutynowym procesem przewidywalnym, który można zarządzać na zasadzie takiej codzienności, rutyny traktatu. Dlatego faktycznie podkreślamy w ostatnim czasie, że rola państw jest nie do zastąpienia. Jeżeli państwa nie będą miały poczucia współwłasności, wpływu, przestaną się interesować tą organizacją. To jest bardzo duże ryzyko, które mamy dzisiaj. Unia nie utrzyma się tylko na gruncie legitymizacji instytucji czysto wspólnotowych. Potrzebny jest element międzyrządowy po to, żeby proces integracji zakorzeniać w rzeczywistości politycznej państw. Nie po to, żeby go osłabiać. Tylko, że panie ministrze, ja pozwolę sobie dopytać. Przecież instytucje unijne tworzą ludzie z państw członkowskich. To nie są ludzie obywatelstwa unijnego. Tam są też Polacy, tak jak są Niemcy, Hiszpanie, Włosi. No, ale założenie instytucji jest zgoła odmienne. Mandat posła do Parlamentu Europejskiego nie powinien wręcz być traktowany jako mandat narodowy. On ma, tak jak w przypadku polskiego Sejmu, być mandatem upoważniającym do reprezentowania wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Taki jest sens tej instytucji. Gdyby to było zgromadzenie parlamentarne skomponowane z posłów narodowych, to nie potrzebowalibyśmy bezpośrednich wyborów, byśmy mieli coś na kształt zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Podobnie z Komisją Europejską. Oczywistym założeniem instytucji jest jej oderwanie od czystej sumy gry interesów narodowych na rzecz instytucji, która by reprezentowała interes całości. W tym nie ma nic złego, natomiast pozostaje problem legitymizacji całości procesu, w szczególności, że za całość procesu na różnych etapach odpowiedzialne są wszystkie instytucje. Problem legitymizacji jest jednym z najważniejszych problemów Unii dzisiaj. Najprostszą drogą do odzyskania, wzmocnienia legitymizacji jest oczywiście demokracja narodowa. Czy kolejne pytanie mamy? O, widzę, że pan się tutaj zgłasza. Chyba był pan pierwszy w zielonym golfie, bardzo poproszę. Melchior Szczepanik, ja chciałem zapytać o kwestie migracyjne. Panowie, mówiąc o tych kwestiach, mówiliście głównie o ochronie granic zewnętrznych i chciałem zapytać, jak panowie sobie wyobrażacie wymiar wewnętrzny polityki migracyjnej. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o aspiracje Unii Europejskiej, to pan minister Szymański wspomniał, że Unia nie może zrobić wszystkiego i chciałem zapytać, jakie są te rzeczy, które Unia chciałaby zrobić, a nie powinna, czy nie jest w stanie. Bardzo dziękuję. To może pan premier najpierw rozpocznie o kwestii migracyjnej, zabezpieczenia granic. Just to start with, yes, I think we have to tackle all sides of this problem. So first of all, it's the right thing to do and try and go out to those emissionary countries where the migrants are coming from, first. Second, we do need to separate between refugees who are running away from war or annihilation and those who are economic migrants. It's a huge difference. In terms of refugees running away from war, for example, the agreement that was mentioned here with Turkey is a good example. And maybe there are better agreements that can be done in the future. In terms of economic migrants, to a degree, the US system is a good example. The United States is a federal state of 320 million people, and every year they take around 600,000 to 700,000 refugees, or not refugees, migrants, people who want to go there with a green card. And they look at them still outside the country. Look at who is in the interest of the United States to come in. I'm talking about economic migrants. And then they let them in every year, 600,000 to 700,000. So the US is 320 million. So I don't think that Europe with 450 million people could not take a similar number of migrants per year, focused on those countries who really need it. Germany needs labor force, for example, and many other countries. This could be a system that could be professionally managed. And to make this system valid and manageable, we need a very strong border control system that makes sure that only those can enter and stay who we allow to stay in. So that's, I think, the long-term project that only at the European Union level can be fixed as long as we want to maintain the Schengen system.
which is one of the major achievements of the European Union. If we want to maintain the Schengen system, then we need to collectively enforce these rules on the borders. That's my kind of, I hope this answers your question about what could be done in the medium term at the pan-European level. Short term, the distribution of already existing migrants has created a lot of debate. There was a lot of political interest behind that debate because that is, as I've said before, cemented a lot of political support in certain countries. It has maybe an overblown debate given the numbers that are affecting our countries in this part of the world. It's a real problem in Germany. It's a real problem in Scandinavia and the Benelux countries. Solidarity. There are several forms of solidarity. The taxpayers of the net contributors are paying significant amount of money to support our part of the world with grants, EU funds, 3-4% of GDP every year. It would be the easiest form of populism in those countries for politicians to stand up and say, don't pay this money anymore. So far, major politicians haven't done it, luckily. Another part of solidarity, if it's a common European problem, like what Italy experiences, is that we try to find a way to take a limited number of refugees, primarily, not economic migrants. The economic migrants don't want to stay in our countries. They want to go to the rich countries anyway. That would be another form of solidarity, as long as it's reasonable. But as it's the right thing for our countries to insist that the joint European family, the European Council, finds proper, long-term, stable solutions to this problem. Because the real threat is if uncontrolled numbers of people, economic migrants, come to our countries, then it can change the way we live, and that's very difficult to manage. There has to be a fine line and a compromise in this between the different sides. Bardzo dziękuję, panie premierze, pan minister. Pan minister stwierdził, że może kolejne pytanie będzie miał większą ochotę odpowiedzieć, więc jeszcze jedno pytanie. Mamy na nie czas. Bardzo proszę. Angelika Gieraś, Uniwersytet Warszawski. Ja może tak zapytam przewrotnie o to, czy widzi pan Konrad Szymański jakieś zalety nieprzyjmowania imigrantów w Polsce? Zalety, bo o wadach było dużo, o pokazywaniu braku solidarności. Jakby wokół tego początek debaty też się skończył, ale zalety dla Polski nieprzyjmowania imigrantów. Czyli zalety strategii zero uchodźcy w Polsce. Myślę, że Polska prowadzi bardzo otwartą politykę migracyjną. Jeżeli pani nie sprowadzi jej do nieszczęsnego pilotażu polegającego na relokacji w ramach kwotowego systemu Unii Europejskiej, polski rynek pracy okazał się niezwykle pojemny, elastyczny i polskie społeczeństwo okazało się bardzo także elastyczne pod tym względem. My bez wielkich debat publicznych nagle staliśmy się krajem docelowym migracji, nie tylko z Ukrainy, ale także i z Dalszego Wschodu. I to się zmienia na naszych oczach. To pokazuje, że to nie jest problem migracji jako takiej. Problem, który wyświetlił się przy okazji decyzji relokacyjnych z 2015 roku, jest paradoksalnie, pomimo że w skali jest błahy, to jest dużo bardziej fundamentalny z punktu widzenia reguł. I o tym była ta dyskusja w dużym stopniu. Polski rząd stoi na stanowisku, że będzie lepiej dla wszystkich, jeżeli zapewnimy maksymalne poczucie kontroli granic. Maksymalne poczucie kontroli granic dla społeczeństwa, ponieważ wtedy nie pomożemy w wyzwoleniu się często nieproporcjonalnych obaw i strachu, który powoduje w innych państwach członkowskich po prostu odwrócenie się od projektu europejskiego. To jest zasadniczy, najbardziej istotny w tym wszystkim element naszej analizy. My nie chcemy dołączyć do tej grupy państw, która dzisiaj przeżywa rozterki na poziomie 30-40%, w dodatku 30-40%, które głosuje. Nie chcielibyśmy dołączyć, nie chcielibyśmy w ten sposób się westernizować. Chcielibyśmy, żeby stan, w którym żyjemy, czyli 80% poparcie dla Unii Europejskiej, częścią tych 80% jest partia rządząca, proszę pamiętać. Chcielibyśmy, żeby ten stan pozostał. Żebyśmy nie musieli w kolejnych kampaniach wyborczych tłumaczyć sobie rzeczy oczywistych.
że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest sensownym rozwiązaniem z punktu widzenia naszego dobrobytu, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, z punktu widzenia być może bardziej jeszcze podstawowych elementów pewnego losu historycznego, co w naszej części Europy nie jest aż tak oczywiste, nie jest dane raz na zawsze. Żyjemy na peryferiach świata zachodniego i trzymanie się tej busoli myślę, że jest ważne także z dużo poważniejszych powodów. Po prostu nie chcemy powtarzać tego doświadczenia, cokolwiek o nim sądzimy. Pewnie zapewne wielu z nas by mogło powiedzieć o tym, jak bardzo nieproporcjonalne są reakcje wyborców we Włoszech, we Francji, w Anglii na swój sposób wobec realności problemów, o których mówią. Generalnie realności problemu mobilności ludzi, migracji, poczucia braku kontroli. Oczywiście, być może to prawda, tylko że to nie ma żadnego znaczenia. Percepcja w demokracji jest wszystkim i to trzeba brać pod uwagę. Chcielibyśmy zachować poczucie komfortu bycia w Unii Europejskiej, chcielibyśmy uniknąć dyskusji, które widzimy w wielu innych krajach i to jest powód, dla którego chcemy zapewnić, zagwarantować kontrolę granic, co nie oznacza zamknięcia granic, co jest widoczne gołym okiem. Kontrola granic nie oznacza zamknięcia granic, oznacza tylko zdolność do ich kontrolowania. Mniej więcej tak jak w przypadku drzwi wejściowych do domu. Drzwi montujemy nie po to, żeby je ryglować, ale po to, żeby móc je zamknąć i otworzyć w odpowiednim czasie. Bardzo dziękuję naszym znakomitym gościom za udział w debacie i poproszę panią dyrektor o podsumowanie naszej konferencji, ale najpierw oczywiście oklaski dla pana premiera, dla pana ministra. Dziękuję serdecznie. Ja chciałam ze swojej strony Instytutu Spraw Publicznych serdecznie państwu podziękować, panie prezydencie, panie premierze, panie ministrze i pani redaktor jednej i drugiej, której już niestety nie ma z nami, za prowadzenie tej debaty. Serdecznie państwu dziękuję za aktywność podczas tej debaty, za wszystkie pytania. Dziękuję naszym wspaniałym tłumaczkom, które umożliwiły tą dyskusję i hotelowi Mercure, który tutaj nas wspierał w przygotowaniu. Proszę państwa, raport jest dostępny na naszej stronie internetowej w wersji angielskiej oraz streszczenie w języku polskim. Materiały z debaty także będą dostępne, więc zachęcamy do odświeżenia sobie tego, o czym dyskutowaliśmy. A my zapraszamy na kolejne dyskusje, bo taką konkluzją z tego było, co do której chyba wszyscy się tutaj zgadzali rozmówcy, że warto dość szczegółowo rozmawiać o tym, co nas czeka, bo brak tych rozmów, trochę uciekanie od trudnych odpowiedzi powoduje, że mamy w Europie problem. Staramy się nie uciekać jako Instytut Spraw Publicznych od tych trudnych pytań. W związku z tym zapraszamy nasze kolejne debaty, następne o Europie już 23 marca. Ja serdecznie państwu dziękuję i życzę miłego wieczoru.